Witam Was, moi drodzy, serdecznie z tej strony Yuken, a przed Wami 25 odcinek z Farming Simulatora 22, z pierwszej serii, w której zaczynam swoją przygodę właśnie z farmingiem i z rolnictwem. No moi drodzy, zaczynamy piękny poranek, godzina po 6 rano, a więc czas brać się intensywnie do pracy, jak na prawdziwego rolnika, przyszłego milionera przystało. Dzisiaj się będzie dużo działo, bo właśnie dzisiaj zostanę, no myślę, że tym 10-krotnym milionerem, ale to zobaczymy, czy się uda. Zaczynamy, moi drodzy, nie bez powodu w tej strefie szklarniowo-pomidorowo-truskawkowej, jak zwał, tak zwał, ponieważ tutaj rozgrywała się akcja poprzedniego odcinka. Zbieraliśmy te wszystkie tutaj nasze plony i dowoziliśmy. Ja zrobiłem zmianę, tak jak mówiłem poza odcinkiem, także szybko wam, widzowie, pokażę. Chociaż takie oprowadzanie po farmie myślę, że też któregoś dnia będę musiał zrobić. Tak jak wam mówiłem, tutaj nie jest tak łatwo te budynki postawić, ponieważ są jakieś pozostałości po chyba tutaj jakimś supermarkecie, który fabrycznie na mapie stał, ale udało mi się, męczyłem się i mi się udało. Ostatecznie padło na to, że postawiliśmy 4 piekarnie, które będą nam produkowały piekły chleb i takie oto ciasto. Dzisiaj się sprzedażą zajmiemy, dlatego zostaniemy milionerami. Zaraz wam wszystko, moi drodzy, pokażę. No i 3 pizzerie. No, tak po prostu zrobiłem, żeby to było, że tak powiem, za jednym zamachem dowóz tych składników. Tutaj oczywiście, skoro były nowe budynki, no to siłą rzeczy musiałem do tych budynków na nowo podowozić wszystkie produkty ze szklarni. Mleko to akurat był pikuś, no i kwestia jajek, które akurat miałem w zapasie. Wszystko, moi drodzy, pęka nam w szwach. Wszystkie magazyny pękają nam w szwach. Ja myślę, że będziemy to dzisiaj skracali maksymalnie, aby ten odcinek był dosyć krótki. Ale od razu chciałbym wam powiedzieć, jeżeli stanie się taka sytuacja, że na tej sprzedaży, którą tutaj będziemy robili, zarobię, moi drodzy, 10 milionów, żebym miał 10 milionów na koncie, to ta część, na którą się czaję jak szczerbaty na suchary, z tym piękną tutaj wodą, no oczywiście będę jeszcze, widzicie, są niedoskonałości farminga, jakoś tak tutaj będę musiał to w miarę zamatować, żeby, kurczę, to jakiś kształt miało. Myślę, że mi się uda. Niestety nie da się nic zgrzebać tam, gdzie jest stawek, można po nim pochodzić, ale robić się nic nie da. Ale taki fajny stawek, no, tak pod kolana chyba jest głębokości. Także tutaj tą część, moi drodzy, sobie przywłaszczę, ponieważ tej części kupić nie można. Tu, jak widzicie, też są jakieś pozostałości po chacie. No niestety, widzowie, niestety to wszystko nie jest takie proste, jakbyśmy tego chcieli. Znaczy, to jeszcze może można usunąć, natomiast no, znowu te anteny zostają pod znakiem zapytania. Nie wiem, jak tam z tą klimą, no ale to już tam najwyżej się drzewa posadzi, trudno. Więc jeżeli, moi drodzy, z tej sprzedaży będzie 10 milionów, postanowiłem, że nie będziemy kolejny raz inwestowali w kolejne rzeczy, tylko po prostu w następnym odcinku skupimy się. No właśnie, tutaj są też takie niedoskonałości, że gdzieś tam pod asfalt by można wejść, jakby się człowiek uparł. No niestety, farming. No nie jest to dopracowane, szkoda. Ale ja sobie z tym poradzę i tu wrócimy w następnym lub jeszcze następnym odcinku i będziemy myśleli, jak tą część sobie tutaj zagospodarować, aby mieć właśnie dom marzeń. Myślę, że będzie to idealne miejsce, bo będę miał blisko tutaj do tej całej naszej strefy przemysłowej, a jednocześnie będzie to w jakiś sposób odgrodzone. Więc to była dobra decyzja, że tego domu nie wybudowaliśmy tam przy tych tartakach, a jednak tutaj znalazłem to miejsce. Także no nie bez powodu, tak widocznie, moi drodzy, miało być. No to pięknie, słońce wschodzi, aż się chce działać. Aż się chce działać. Plan na działanie jest taki, że generalnie te pomidory i truskawki zostawimy, a możliwe, że je też sprzedamy, tego nie wiem. Chociaż jak wiecie, ja pomidorów i truskawek nie hoduję pod kątem handlu, hoduję je tylko po to, żeby tutaj właśnie dostarczać naprzeciwko do, akurat do piekarni, nie dostarczamy nic, natomiast żeby dostarczać tutaj do pizzerii pomidorka, no a truskawki tam do tego mleka smakowego. No i jeszcze chyba, a nie, przepraszam, truskawki są nam potrzebne przecież w piekarni, bo ciasto z truskawkami się tworzy. No właśnie, właśnie. Myślę, że to tak dosyć fajnie wygląda, chociaż
Mój pierwszy wniosek przy tym czasie, który trochę poświęcałem tutaj poza odcinkiem, żeby oczywiście dopieścić te wszystkie rzeczy z terenem, tutaj jakaś rzeczka płynęła, jak widzicie, no nie da się tego usunąć, znaczy można by zamalować, ale i tak po wznowieniu gry, jak widzicie, i tak to się pojawia. Także są takie rzeczy, które niby usuniesz, ale jak na nowo wczytujesz grę, to lipa. Tutaj chyba pamiętam, że w poprzednim odcinku kupowaliśmy to pole, bo jakąś taką decyzję podejmowałem, że nawet chyba kredyt jakiś wziąłem, jak dobrze pamiętam. Coś tam było i te dwa pola kupiłem, rosną sobie buraki cukrowe, także będą one nam potrzebne oczywiście, żeby do cukrowni dostarczyć buraka cukrowego, żeby był cukier. Także mamy wykupione pola praktycznie, widzowie, do tych torów, jak dobrze pamiętam. Tak, do torów. Także się zastanowimy jeszcze, jak to będziemy dalej rozkminiali. Tu wtedy będzie nasza hacjenda. Tu jest w ogóle takie duże połacie terenu, które nie jest polem. To też się zastanowimy, co z nim zrobić. Przy czym ja bym chciał bardzo też kupić to pole. No, tu wtedy może... A już nie wiem, co na tych polach by mogło rosnąć. Na pewno bym chciał, słuchajcie, tutaj sobie zrobić stadninę koni i miejsce na to jest. I myślę, że tutaj obok mnie, tutaj sobie rośnie soja, ale obok mnie, obok mojej tutaj hacjendy mogłoby być jakieś pole z winogronami. Bo myślę, że to jest takie neutralne, pasujące do hacjendy. Także jeżeli kupiłbym te pola, to bym tam posadził winogrona. Tutaj też dużo drzew, ale to już mówię w następnym odcinku. Dzisiaj skupiamy się stricte na zarabianiu pieniędzy. Zobaczcie, jak ładnie ten wjazd mi się jednak udało zrobić. Wątpiłem, że to się uda, bo spad był ogromny, ale się jako tako udało. No tam są jakieś drobne rzeczy do poprawek, ale to już się nie czepiajmy. Dobra, szklarniom dajmy święty spokój. Będzie nam potrzebny nasz manik dzisiaj, widzowie. Będzie nam potrzebny manik, ale zanim go poszukamy, to oczywiście sprawdzimy sobie jedną rzecz. Nie będę jakoś specjalnie zwracał na to uwagi, nie będę przesuwał czasu, po prostu chcę sprzedać w maju wszystko jak leci, więc tylko sobie przejrzymy, jakie w maju mamy w tej chwili stawki, ewentualnie gdzie co możemy sprzedać. Jeszcze będzie zaraz ważna informacja, ale to za chwileczkę. Moi drodzy, co ja bym tu chciał sprzedać? Jeżeli chciałbym sprzedać mleko, ale mleka nie mamy, bo cały zapas został wykorzystany, a jeszcze nie kupiliśmy krów. Także no, oprócz tego, że będziemy haciendę sobie tworzyli, no muszę, moi drodzy, koniecznie zadbać o to, aby te krowy kupić i te kury, żeby one na siebie pracowały, bo tutaj dla tych, którzy nie widzieli poprzednich odcinków, no to może przypomnę, przebudowywałem obory i kurniki. No i jeszcze wszystko uzupełniłem, ale zwierzątka chwilowo tam nie goszczą, są puste te obory. Także moi drodzy, co by nas interesowało z rzeczy, które będziemy chcieli sprzedać? Chleb będziemy chcieli sprzedać? No to ceny się wahają. No różnie się wahają ceny. Czyli Speciality Country Store, czyli to jest chyba... Tak. To jest ten taki zielony supermarket, który wybudowaliśmy przy strefie tej, powiedzmy, fabryk mebli, więc tutaj będzie spoko chlebek. No, to chlebek się opłaca, dobrze. Ciasto, o moi drodzy, proszę, to też Speciality Country Store, 9900, piękna cena, prawie 10 tysięcy. Chociaż z tego, co byśmy zobaczyli wahania cen, to potrafi być o 1000 wyższa cena, ale nie będziemy do stycznia czekali, czy tam kiedyś, nie, po prostu teraz sprzedajemy wszystko jak leci. Taki jest mój plan. Masła na pewno mamy sporą nadwyżkę gdzieś tam. Czy tutaj jest też ten Speciality Country Store? Też jest i też cena jest najlepsza, dobrze. Ser żółty był dostarczony chyba na full do pizzerii, więc nadwyżkę sprzedamy, zobaczymy. Dziwi mnie to, że tutaj pokazuje ceny w pizzerii za ser, gdzie jakby ta pizzeria przecież nie kupuje u nas tego sera, bo to jest nasza pizzeria i ona z tego produkuje pizzę. Dziwię się, że ta pizzeria tu widnieje. Nie wiem. Nie wiem dlaczego, widzowie, natomiast będziemy sprzedawali tutaj za 5700. Również najwyższa cena. Fajny jest ten Speciality Country Store. Podoba mi się. Co tu jeszcze mamy, moi drodzy, do sprzedania? No jeżeli chciałbym pomidory, no cena nie jest tragiczna.
1600? Może sprzedamy, ale nie nakręcam się, czy będę sprzedawał pomidory i truskawki. To nie wiem, to już jako ostateczność. Czekolady byśmy chcieli sprzedać, bo pewnie mamy ich sporo. Zaraz też zobaczymy. I tutaj też Speciality Country Store nam się lepiej prezentuje. Oczywiście, moi drodzy, będziemy chcieli sprzedać meble, no ale to już sprzedamy w tym naszym supermarkecie, mimo że cena jest troszkę niższa, to już nie będziemy tak daleko wozili, bo to nie ma wielkiej różnicy. I nie będziemy z meblami też czekali do lipca, nie ma sensu. To byśmy na pewno chcieli sprzedać i, moi drodzy, to chyba jest wszystko, co byśmy chcieli sprzedać. Czy jeszcze coś pominąłem? Był chleb, było ciasto. Pizzę jeszcze byśmy chcieli sprzedać. Gdzie są te pizze tutaj? A, jeszcze jest mleko, widzowie. Zaraz wam zresztą wszystko wytłumaczę. No ale to mamy jakby jedno miejsce do sprzedaży mleka. Ceny są w miarę spoko. Czekoladowe 8,5. To będziemy przeliczali. Nie wiem, czy zrobię to w tym odcinku. Może zrobię. No bo zastanawiam się, widzowie, nad jedną rzeczą. I to byśmy musieli dobrze przeliczyć. Albo w ogóle nagram odcinek, takie krótkie odcinki w formie poradników i tam będę wyliczenia robić, bo zastanawiam się, czy gdybyśmy sprzedali czekoladę osobno i mleko osobno, to przypadkiem nie zarobilibyśmy więcej niż w takiej postaci. Czy jakby opłaca się dostarczać czekoladę do tego mleka smakowego i sprzedawać za tyle, no to jest jeszcze kwestia do przemyślenia. Na pewno stwierdziliśmy, że opłaca nam się bardzo fajnie mleko samo butelkowe. Zobaczcie, 8 tysięcy dostajemy za mleko. No to jest rewelacyjna cena, gdzie normalnie byśmy chyba za mleko dostali 2 tysiące, tak? Tam 2 z hakiem, no tu mamy 8 tysięcy, czyli razy 4. Na pewno będziemy chcieli to sprzedać. O, właśnie, mamy jeszcze lody, tylko nie wiem, gdzie są punkty skupu. Widzowie, muszę poszukać punktu skupu do lodów, bo mamy lody. Zaraz wam będę wszystko zresztą tłumaczył. I tak samo nie ma punktu skupu do pizzerii, widzowie, do pizzy. Oj. To nam się porobiło. No to te dwie rzeczy musimy znaleźć. Natomiast chciałbym wam pokazać tutaj moją produkcję. O co chodzi, widzowie? No właśnie, na przykładzie na przykład tej pizzerii. Od razu mówię wam szczerze. Jak widzicie, mam oliwę z oliwek, której na przykład no nie miałem. Mam ziemniaki, których nie miałem. Ja to po prostu kupiłem przez wciśnięcie kup. I wiem, że to się nie opłaca i że to nie ma sensu, że lepiej mieć swoje. Ja zdaję sobie z tego sprawę. Ale chciałem ten proces produkcji na maksa wykorzystać. Bo zobaczcie, tak jak mieliśmy cukier, wodę, mleko, jaja, masło, truskawki, czekoladę, tak brakowało nam tutaj, moi drodzy, mąki. Nie mieliśmy kompletnie mąki, więc co zrobiłem? Mąkę oczywiście kupiłem. Także w ten sposób będziemy to robić i tak samo było z lodami. W przypadku lodów brakowało mi miodu, który również kupiłem. Po prostu poleciałem i zobaczcie, ile mamy lodów wyprodukowane. Także poleciałem po bandzie, po całości. Teraz może nam kasy, kurczę, nie starczyć. I w ogóle, gdzie te punkty miałbym postawić? Mam nadzieję, że są jakieś małe. Produkcja, punkty skupu. Czyli interesuje nas punkt, który kupuje pizzę i który kupuje lody. Znaczy kupuje, czyli sprzedaje, no ale no my musimy sprzedać, żeby ten punkt od nas kupił. I teraz będę musiał po ikonkach popatrzeć, żebym się tu nie wkopał. No jeżeli byłoby coś, co mamy już postawione, no to ten punkt by się wyświetlał, więc to musi być coś, czego nie mamy. I tutaj będę musiał sprawdzić. Tu są jakieś winogrona, bawełna, pewnie miód. To w ogóle nie. Chciałbym te dwa punkty postawić, tylko muszę zobaczyć, jakie one są wielkie i... O, sałatę też możemy gdzieś sprzedawać. Nie sprawdzałem sałaty, bo jej chyba za dużo nie produkujemy. O właśnie, jeszcze mamy te ciasteczka. Jeszcze słuchajcie, bo mleko w butelkach, ok. Te punkty dwa mamy i tutaj jest luz. Sojowe to nie. Tego budynku nie mieliśmy wybudowanego. Zobaczmy. No ale nie ma ani lodów. Kurczę, moi drodzy, kurczę. Nie mamy lodów. Chwila, tu jest coś do ryb. No tam sklep meblowy to nas nie interesuje, bo jeden do sprzedaży mebli nas w zupełności nam wystarczy. O proszę, corner shop, sprzedaje się tu lody. Czyli tak, w tym się sprzedaje lody. No dosyć spore to jest. Musimy jeszcze dalej popatrzeć.
Restauracja. Tam pali choć ciastami. Jedno miejsce do ciasta mamy. Mi chodzi teraz bardziej o lody i o pizzę. Kolejna restauracja. Wszystko jest, ale tutaj jest coś. Ice Cream Selling Station. Ale to nie jest to, ponieważ oni kupują tu mleko, kupują cukier i kupują truskawki, więc nie jest to. O, Pizza Sell Point. Co, takie coś? Nie, no widzowie, to jest okropne. Czekajcie, bo mi się gdzieś tu coś przesunęło. Słuchajcie, no troszeczkę realizmu zachowajmy. Moi drodzy, no chyba nie wyobrażacie sobie, że nasz punkt sprzedaży pizzy miałby tak wyglądać. Ej. Nasz punkt sprzedaży pizzy miałby tak wyglądać, no bo to... Nie, nie, no to absolutnie. Ktoś z was też mówił, że przecież są kontenery, w które można sprzedawać, no ale moi drodzy, zachowajmy troszeczkę realizmu. To jest restauracja, która w ogóle nic nie może. I tutaj mamy jakaś maszyna jest, ale to jest bardziej do mleka czy tam do warzyw. Jeszcze takie coś to bym zaakceptował, ale... Tutaj jest do ziemniaków. Nie jest to wszystko, widzowie, takie proste, jak się wydaje. Wiecie, nie jest to takie proste. A jeszcze przecież chciałbym fabrykę ciastek zrobić, której nie mamy. No to w końcu miejsca mi zabraknie. Gdzie ja mam to wszystko budować? W ogóle tutaj już miejsca nie mamy. Niektóre w ogóle nie pokazują, co one kupują. To są mleczarnie. To jest to Speciality Country Store. No to to mamy tam na początku. Tu. Jeszcze dalej. Kurczę, ile my tu mamy tych budynków. Wiecie co, że się zaczynam gubić. No tu mógłbym coś gdzieś jeszcze postawić. O, może tu. Mógłbym coś postawić. Natomiast no nie chciałbym, słuchajcie, Niech to by było coś, co jest w miarę realistyczne. No czyli nie mamy punktu sprzedaży pizzy jako takiego. To jest jakiś market. No dobra, tam pali licho na razie pieniądze, ale no dobra, załóżmy, że jest taki market, ale tu mi dalej nie pokazuje. Tu jest masło, lodów nie ma i nie ma pizzy. To ciekawe, bo market mógłby kupować pizzę i jakby wiecie, no coś co już mamy, no to bez sensu duplikować. Ja patrzę tylko pod kątem tych dwóch rzeczy. No jak widzicie, nie ma żadnej takiej ikonki. Wszystko jest, tylko nie to, co potrzebujemy. Nawet drewno, cukier. No, czyli nie. Wiecie, no nie chciał, no i nie ma. Nie ma punktów skupu, czyli do pizzy nam... Ale nie sprzedawaliśmy nigdzie pizzy. Czyli do lodów mamy, ale to nie jest ta budka z lodami. To było coś innego, to była któraś restauracja. No to tu wiecie, no od biedy restaurację możemy wybudować, a przy niej punkt sprzedaży pizzy. Natomiast powiem wam szczerze, realizm tego jest jak dla mnie żaden. I no bo to jest, widzicie, Pizza Sell Point. No to spoko, mogę tu postawić, a obok tego coś innego. Natomiast no to jest największa głupota, jaką byśmy mogli zrobić. Czy nawet tu by można postawić, to możemy wszędzie postawić tak naprawdę. Natomiast to jest głupota jak dla mnie. Bardziej bym patrzył, gdzie się lody sprzedaje. Gdzieś tu zgubiliśmy. To był chyba taki duży troszkę. Nie wiem, czy czasem nie był ten corner shop. To byśmy musieli to wybudować, ale to byśmy musieli tak tu wtedy. No, są lody. Wiecie co? To tego corner shopa byśmy musieli tu postawić. No, innego wyjścia nie mamy. Bo więcej miejsca nigdzie nie... Bo tu nie będziemy nigdzie stawiać na środku, bo tam jest ta cukrownia. Też mi jest to nie na rękę, bo będziemy cukier tu odbierali, ale na szczęście małym manikiem to jest to do akceptacji. Powiedzmy, że sobie tak postawimy, żeby bramy nie zasłonić. Tutaj ta linia wiem, że jest ok w miarę. No to zrobimy, widzowie, tak. Już lepszego wyjścia nie widzę. Tu postawimy corner shop, którym sprzedamy lody, a tu podstawimy do pizzy, obok tego po prostu, wiecie, tu. Tu przy tym centralnie po prostu tą sprzedaż pizzy postawimy i sru, no. Co zrobisz? No i tutaj, o, jakoś tak
w miarę to jakoś jest. No, nic lepiej nie zrobimy. Dobra, szukamy Manika. Ja będę częściowo... O kurde, 9 tysięcy na koncie nam zostało. Dobra, o, cześć Sarenko, cześć, cześć, cześć. Chodźcie, pogłaszczę. Słuchajcie, nie, chyba zbierałem ostatnio, jak dobrze pamiętam. Zbierałem, widzowie, te truskawki, więc ten manik gdzieś tu powinien stać. Ale co się stało z moim manikiem? No i widzicie, dlatego między innymi kupiłem drugiego, żeby... Chociaż wam powiem tak, tu kupiłem tego Ursusa do wożenia wody i on jest spoko, chociaż jeździ bardzo słabo, natomiast tutaj no ta beczka jest za słaba, bo to zobaczcie, 14 tysięcy litrów tylko. To tutaj te jeszcze te tak zwane duże szklarnie to jeszcze spoko, ale te tunele foliowe to już nie jest w stanie zapełnić. O, mamy czekoladę jeszcze, tylko teraz musimy się zastanowić. Zobaczmy czekoladę i ser, czyli tak, zajrzyjmy widzowie do pizzerii. Czy nie brakuje sera? Nie brakuje sera, bo dowoziliśmy, ja ostatnio na full wszystko, jak widzicie, dopełniłem. Dobrze, czyli sera nie musimy. Czy gdzieś nam brakuje czekolady, to raczej w tym... Nie, też nie brakuje, bo też dowoziłem na fulla, więc nie ma co tam, nie brakuje. Czy jeszcze ewentualnie czekolady? O, czekolady trochę w fabryce lodów brakuje. Więc myślę, że do fabryki lodów bym mógł czekolady trochę dowieźć. Ale to też zależy. Właśnie, widzowie, teraz skoro wprowadziliśmy pewną zmianę... Aha, czyli za pizzę dostaniemy 6 tysięcy, czyli to tak wcale nie jest super dużo. Za pizzę margherite dostajemy 8,5 tysiąca. Za tą... No dobra. No dobra, czyli tak uśredniając między 8,5... 6,5... 7,200... 600. To ciekawe, czemu ta Marianna jest taka tania, skoro ona ma tam czegoś więcej. A lody? 8 tysięcy za lody płacą. No to widzowie, coś czuję, że się szybko dorobimy tych 10 milionów. Bo zobaczcie, ile my mamy rzeczy do sprzedania, a jeszcze chciałbym sprzedać... O, tutaj sobie stoi manik. Nie zauważyłem go. A jeszcze, słuchajcie, mamy do sprzedania meble, bo już jest ten czas, w którym się nagromadziło tych mebli. Ale to już mebli nie będziemy, widzowie... No nie, ja chcę już tego robić na odcinku. Znaczy w sensie, że będę pauzował i pokazywał wam ewentualny wynik. Czekajcie, tu sobie ściągawkę włączę. To mi wiele pomaga. Bo chciałbym po prostu... No meble to wiecie, już tyle razy te meble sprzedawaliśmy, że... Mogę tylko wam pokazać wynik przed po i tak będzie myślę, że najlepiej. Zaczniemy właśnie od tego mleka butelkowanego, bo tu mamy blisko punkt sprzedaży, a już zwolnimy te palety. Więc pierwsza sprzedaż to będzie mleko butelkowe. Ciekawe ile na nim zarobimy. Też tam jest niezła kasa, bo pamiętam, że 8 tysięcy. Chyba za paletę. Bo paleta to jest 1000 litrów, to chyba za 1000 litrów, nie za 1000 sztuk. Chociaż to jest pewnie jedno i to samo akurat. No mogliby tutaj te jednostki miary trochę bardziej... bo według mnie no truskawki czy tam pomidory powinny być sprzedawane na kilogramy. To powinno być podane w kilogramach. No mleko podane w litrach, ale na zasadzie, że ilość butelek, a nie objętościowo. Bo te litry tutaj czasami są mylące, nie? Chociaż u nas w Polsce się w litrach nie liczy różnych rzeczy, tylko w metrach sześciennych. Chociaż dla mnie to i tak jest. Co to za określenie, że ilość metrów sześciennych mebli na przykład. No ja bym wolał określenie, że paleta, która ma nie wiem ileś mebli, kosztuje tyle. Dostaliśmy 320 tysięcy. Widzowie, to za jedną ciężarówkę mleka dostaliśmy o wiele więcej kasy niż za jedną ciężarówkę mebli, którymi byłem tak zafascynowany i jak też sami wiecie, no na tych meblach się dorobiłem, no bo ta, nie oszukujmy się widzowie, ten cały majątek, który tutaj widzicie, to wszystko co tutaj jest zostało zbudowane właśnie dzięki sprzedaży mebli. Gdyby nie meble, ja bym się tak szybko nie rozwinął jako osoba, powiedzmy, początkująca w farmingu. Także, no jest to ciekawe. Jest to ciekawe. Zauważyłem, że jak w jednym miejscu jest więcej różnych tego samego typu rzeczy, tak jak teraz, to mam wrażenie, że mi laguje. Mimo, że absolutnie to nie jest przez komputer, tylko raczej to jest wina farminga. W sensie, że laguje i koniec. Tak, FPS-y strasznie spadają. Czy jak było właśnie dużo drzew, czy tam jajek.
320 tysięcy. Pięknie, zobaczcie widzowie. Pierwszy milion będzie chyba z tego mleka już zarobiony. No to na razie ładujemy wszystko jak leci. Do zera. Słuchajcie, ja mam zamiar do zera tutaj wszystko posprzedawać. Totalnie do zera mam zamiar to wydoić dosłownie. Chciałbym oczywiście w końcu te krowy, no bo tak jakoś pusto w tych oborach i jakoś tak fajnie, jak te krowy na tych pastwiskach chodzą. Widzicie, puste są obory, żeby nie było, że oszukuję. Nie ma krówek. Ale to jest zasługa niestety tego, że nie zdążyłem ich kupić i cały czas tutaj coś robiłem. A wiedziałem, że jakby krowy mi mogą pozdychać, jak nie będą karmione, to samo kury. Na szczęście mam spory zapas, miałem, no już teraz nie mam, tak, ale miałem spory zapas mleka i sobie poradziłem, tak, także wszędzie, gdzie mam mleko, no to było dostarczone właśnie z tych zapasów. Tam kupiłem właśnie przez to tylko trzy rzeczy, czyli kupiłem pszenicę i tak wiem, miałem plan, żeby tą pszenicę skosić i zrobić żniwa pszenicy i mieć własną, natomiast no niestety kupiłem. Ale to wiecie, no, przy takich już dochodach to... Jak coś zrobię nie do końca ekonomicznie, to się nic nie stanie. Tym bardziej, że pamiętajcie, ile ja naprawdę już... No, parędziesiąt milionów, między 20 a 30 milionów kasy zarobionej na pewno, widzowie. Z więcej jak pewne, że tyle kasy wydałem na samokształtowanie terenu. Może, bo tak myślę obiektywnie, nie? Z punktu widzenia. A czekajcie, to od razu podjedziemy do tego kolorowego mleka. Czyli tak, ser też będziemy w zasadzie sprzedawali. Sera nie musimy nigdzie dostarczać. Będę to liczył. Tutaj, bo tutaj jeszcze kupiłem, dlatego mamy trzy rodzaje mleka, czy cztery. Bo czekoladę mieliśmy, truskawki mieliśmy, ale tam było też chyba jakaś pszenica, czy... Soja, już teraz nie pamiętam, jakie są rodzaje, to oczywiście to też kupiłem. Także poszło na te zakupy tutaj do produkcji sporo kasy i wiem, że to się nie opłaca, ale ja to zrobiłem w innym celu, widzowie. Zrobiłem to w celu, żeby sprawdzić, jak teraz pod kątem tego odcinka, który właśnie teraz dla was nagrywam, jak sprzedamy te wszystkie rzeczy, ile będziemy zarabiać i przemyśleć, czy jest sens te dane półskładniki że tak powiem, produkować. Dobra, pusto, pusto. Mało jakoś wyjechało tych palet. Mało tych palet coś nam wyjechało. Nie wiem dlaczego tak. No czekajcie, to rozładujemy te, a te zrzucimy kolorowe później. Bo te kolorowe coś się długo rozładowują. Więc zrzucimy i one będą się rozładowywały wtedy same. Fajnie, że jest taka ikonka z tymi mlekami i wiemy, że to jest tu. Jakby ktoś nie był spostrzegawczy, to zawsze się domyśli. Co, już wszystko? Nie ma więcej mleka zwykłego? No niby nie ma. Poczekajcie, to my podjedziemy sobie tu, bo to mi pewnie za szybko nie... Za szybko mi to nie będzie pewnie schodziło. Tam zaraz się przekonamy, widzicie? Za szybko nie schodzi, więc robimy sobie i... Niech to tam się rozładowuje. Widzicie, kasiorka leci, a my pracujemy dalej. Tutaj to tak działa. Bardzo mi się podoba. Powinno to działać w każdym przypadku. Nie wiem, po kolei chyba widzowie polecimy, co? Co, tak mało kasy za te kolorowe mleka dostałem? Coś mi tu śmierdzi, widzowie. Coś mi tu, widzowie, śmierdzi. Czy oszukali mnie banda polskich decydentów, czy co? Halo, halo. Gdzie jest to mleko smakowe? Coś się czuje oszukany. No niemożliwe, słuchajcie, no bo tu mamy to zwykłe mleko, spoko, wszystkie zawieźliśmy, tego jestem pewien, a no właśnie, tu jest jeszcze mleko, przechowywanie, to może trzeba zrobić wydaj paletę? Ej, nieładnie widzowie, czekajcie. Czemu nie chcę wydać? Mamy bardzo dużo mleka truskawkowego i... czekoladowego, to jest, że jest dużo palet, to nie jest przecież powodem, żeby mi nie wydali. Otwórz menu produkcji, czekoladę milk. A że jedna paleta będzie. Tak? A czemu tak? No dobra, no jak dla mnie to może być, słuchajcie. Jak dla mnie to może być na jednej palecie, jakby
Nie wiem, czemu tak dziwnie. No dobra, no to jest na jednej palecie. I co, są dwie palety raptem? Aha. No to trochę mało realistyczne. Coś może tutaj im nie wyszło w tym ustawianiu, słuchajcie, że dwie palety mają, kurczę, tyle litrów. To normalnie to by było cztery kursy, ale dobra, dla mnie lepiej. Dla mnie lepiej, bo zrobię jeden kurs, to muszę zrzucić w takim razie. A to może... A, widzowie, to ja... Bo ja robiłem takie testy. Słuchajcie, to może dlatego tak długo mi się to mleko rozładowywało, no bo to jest 60 tysięcy litrów, a ja się dziwiłem, co mi tak długo to kolorowe mleko się rozładowuje. To może dlatego, słuchajcie, widzicie? Dlatego tak długo będzie się rozładowywało, bo to jest jakby normalnie 69 palet by to było. O, milion dostaliśmy. O kurde, widzowie, już 2 miliony mamy. Dobra, lecimy z serem. Ser ustaliliśmy, że do marketu zawozimy. To ja sobie tak przelecę po prostu przez ten ser, żeby już tam pozwalniało miejsce w tych produkcjach, więc ser sobie cały przylecimy. Ustalaliśmy, że sera nie trzeba nigdzie dostarczać, więc go... Jak to fajnie wygląda, powiem wam, podoba mi się. Dobra, jak już wskakuje, to już niech wskakuje. Zobaczymy, ile za ciężarówkę sera dostaniemy. Widzicie, i to jest dla mnie takie proste. Kupiłem dlatego tego manika, tak? Nim tutaj sobie mogę... wiadomo, że ktoś z was by powiedział, no dobra, Yuken, ale przecież byś miał wielką naczepę, to byś raz jechał, a nie dwa razy. Tylko zwróćcie uwagę, że tak nie byłbym w stanie manewrować. Ja tutaj mam pełen komfort, jeśli chodzi o te budynki i się nie muszę martwić. Na przykład w przypadku pomidorów, jak wczoraj było w odcinku. 228 tysięcy, całkiem nieźle. Za całą ciężarówkę powyżej 200 tysięcy to jest dobra kasa. Tym bardziej, że chyba tyle dokładnie za meble dostawaliśmy. Także słuchajcie, ja się nie muszę tu kompletnie martwić, jeśli chodzi o jakiś tam, nazwijmy to, jakieś manewrowanie, tak? I mogłem te budynki sobie tak tutaj pobudować, że się nie martwię, jak trzeba jakieś składniki dostarczyć właśnie tym manikiem, to mogłem to tak zrobić, że pasuje. Chociaż jak widzieliście na przykładzie szklarni, wyszło mi to zupełnie nieświadomie, bo to był taki spontaniczny pomysł, żeby te szklarnie obrócić i żeby... A już pełne? Serio? Tak jakoś dziwnie. A, bo to tak jakoś wysoko się załadowało. Czemu tak? Dziwnie, nie? Widzowie. Nie wiem, albo jakby czegoś, kurczę... Czekajcie, spróbujmy, bo... Coś mi tutaj nie pasuje. A, jeszcze raz, dobra. To jeszcze raz powinno być chyba. No właśnie. Do równego, co będziemy jeździć, jakieś puste przebiegi. Ale ładnie to wygląda, słuchajcie. Naprawdę ładnie to wygląda. No jestem ciekaw. Dzisiejszy odcinek śmiało, no w tym momencie jest od zera do milionera, bo widzieliście, że stan konta był bardzo, bardzo niski. Gdzie... automatycznie od razu wam mówię, no nie sprzedamy dzisiaj na pewno dwóch składników. W tym całym szale sprzedaży nie sprzedamy mleka, bo nie mamy krów i nie sprzedamy jajek, bo nie mamy kur. Także no ta sprzedaż jednak jest troszeczkę utrudniona, ale na pewno będzie trzeba kupić krowy. Z drugiej strony jestem bardzo ciekaw, ile tego sera tu jest. Jestem bardzo ciekaw, ile będą nas te krowy i kury kosztowały, ale to nie wiem, czy chcę to robić tak do końca teraz. Nie jestem przekonany, widzowie, czy ja to chcę robić. A tu jeszcze masło będzie. Jeszcze, słuchajcie, będzie masło w tej mleczarni. To nie jest tak, że tylko ser sprzedajemy. Już nie pamiętam, co było droższe. Przedajemy wszystko jak leci, jak to zawsze. A mój dziadek mówił, rynmyt. Cokolwiek, słuchajcie, to znaczy, nie sprawdzałem w słowniku, ale wszystko rynmyt, jak leci. Taka jakaś gwina, nie wiem, co to jest za gwara. Nie pytajcie mnie, jak ktoś wie, widzowie z was, to napiszcie w komentarzach, co to jest za gwara. Rynmyt. Śląska to chyba nie jest gwara, nie? Określenie rynmyt.
jak coś, to jestem z Wielkopolski, właściwie z Poznania. I jakby często się spotykałem też takimi określeniami typowo poznańskimi, jakie na przykład dziadek używał, typu idziemy na szagę. Jakby ktoś nie wiedział, to na ukos, czyli na skróty. To takie określenie to słyszałem, ale rynmyt słyszałem często, ale nie mam zielonego pojęcia, co to znaczy. Chyba, że jak leci, byle jak, no nie wiem. Bardziej, jakbym miał być szczery, słuchajcie, określenie rynmyt kojarzy mi się bardziej z czymś takim, jak kiedyś było taki kawał, co się nawinie, to do bigosu. Co to jest bigos na winie? A co się nawinie, to do bigosu. I to mi się kojarzy na zasadzie, że wszystko jak leci, nie? Jedynie tak. Dobra, sera mamy załatwionego, widzowie. To już możemy doładować maseł. Tak mi się wydaje, słuchajcie, że ser mamy już chyba wyzerowany. Dobrze, że sobie powiększyłem te różne punkty. A czekajcie, aha, lody kupują. Dobra, bo już się zawiesiłem, czy mamy gdzie lody sprzedawać. Mleczarnia, masło. To teraz ja sobie, widzicie, w taki sposób zawsze robię. Tutaj akurat było na przechowywanie, to nam powinno wydać. Mam na dystrybucję, ale raczej to nie działa, powiem wam szczerze. Niestety to masło się nie dystrybuuje do naszej piekarni, także musimy zazwyczaj wozić to niestety ręcznie. To już teraz sprzedamy paletę masła i sera, to już tam się nic nie stanie. Jak połączymy, jeszcze czekolady tu trochę jest. A to dobrze, bo obok jest fabryka czekolady, to na następny kurs. Co, jeszcze nie? Kurde, u mnie z tymi wyliczeniami to ciężko, widzowie, ciężko, ale zapakowało dziwnie. Dobra, no. W sumie, słuchajcie. Czy to ważne, jak to zapakowali? Ważne, żeby kasa się zgadzała, nie? Fajnie, podoba mi się to, że na przykład pokazuje tutaj ile mamy masła, ile mamy sera. Pokazuje oczywiście w tych... To znaczy, że 16 palet było sera, a tam już teraz nie widzę, ile było masła, bo to tak szybko zleciało. To zawsze te 16 tysięcy, no to jakby oznacza 16 palet, nie? Bo 1000 litrów to zawsze jest... Oj, ale mało dostaliśmy za mieszankę, czyli masło jest tanie, widzowie. Bo jak sam ser sprzedawaliśmy, jeszcze było spoko, tak w połączeniu z masłem, jak już mamy 150 tysięcy, to już jest mało, czyli jak sprzedamy teraz masło, to żeby się nie okazało, że tylko stówę dostaniemy biedną, to już nie będzie za dużo kasiorki. Kurczę. To te masło to może trzeba faktycznie, wiecie co, i tak wyprzedam, żeby trochę miejsca było. Skoro na razie tak stwierdzamy, to tak robimy. Natomiast powiem wam, że chyba będziemy masło kolekcjonowali do tego, żeby jednak piekarnia je przerabiała. Bo skoro masło jest mało opłacalne, ale wydawało mi się, że w cenniku dobrze masło stało. Więc nie wiem. Widzowie, nie wiem, co to się tu stanęło, że to masło takie... Czemu mi to tak brzydko pakuje? Kurde. Brzydko. Nieładnie. Lubię mieć tam ściągawkę taką, która jest tym jakby menu pomocy, bo zawsze widzę wszystko, bo nie zawsze to widać. Czy jest autoload na przykład włączony. Chociaż powiem wam, że no widzicie, 113 tysięcy za masło, także dziękuję bardzo. Masło to raczej nie jest rzecz, która byłaby nam do biznesu i do szczęścia potrzebna. Już wyzerujemy to masło na full. Bo tu nawet 100 tysięcy może nam się przydać do naszego challenge'u. Chociaż zastanawiam się, możecie napisać w komentarzu, jak, drogi widzu, myślisz, czy uda nam się przekroczyć magiczną kwotę, sumę, saldo konta 10 milionów, czy nie? No na razie mamy 300, no teraz będzie 400. No szanse nie są za duże, bo składników do sprzedaży już nam zaczyna coraz mniej się robić, ale zawsze moglibyśmy też jeszcze pomidory sprzedać. Czy tam truskawki, chociaż nie wiem, czy bym chciał. Chociaż z jednej partii ze szklarni, w sumie. W sumie.
Skoro i tak mamy, słuchajcie, na fulla, jeśli chodzi o... Jeśli mamy, słuchajcie, na fulla... Szkoda, że tu nie można kamery sobie jakoś fajnie... I też laguje, widzicie? Też fajnie zrobili tego manika, nie powiem, ale... Ja bym sobie chętnie kamerę oddalił. Tylko nie umiem, słuchajcie, w taki sposób jeździć, bo w Eurotracku tak się fajnie jeździ, realistycznie jeżdżę, tylko w środku w Eurotracku tak tutaj nie umiem. Zdecydowanie nie umiem. No i moi drodzy, jeśli oczywiście uzbieramy te 10 milionów, a nie wiem, to będę miał dla was w następnym odcinku niespodziankę, bo zobaczycie, co my tak naprawdę nakupujemy. Jaka będzie, no już to ciężko jest nazwać inwestycją, bo to, słuchajcie, 25 odcinków farminga, 25 no sporych godzin na samych odcinkach, a poza odcinkami jeszcze ile czasu spędziłem. To jest nie wiem jak to przeliczyć, ile godzin mogłem spędzić na farmingu, zaczynając 25 dni temu, czy tam 6 nawet. To powiem wam jedno, widzowie, że nadszedł czas, aby po tym już prawie miesiącu, no bo to jakby nie patrzeć, już jest bardziej bliżej do miesiąca. Bardziej, że luty ma mniej dni, ma 28 tylko. Także moi drodzy, nadszedł czas, aby wybudować haciendę. Tyle mogę wam tylko zdradzić tutaj swojego protipa, co będę robił, taki wiecie, spoiler mały, co będzie w następnym odcinku. Jeżeli oczywiście będzie to następny odcinek, ale myślę, że tak, bo też wszystko zależy, ile wydamy na krowy i na kury. Natomiast i tak, słuchajcie, niezależnie od wszystkiego, te kury i krowy musimy mieć. Także na pewno chciałbym u siebie wybudować właśnie przy swoim domu konie. I jeżeli ktoś z was, widzowie, wie, jak to zrobić, to dajcie mi znać proszę w komentarzach. Pytam, bo nie wiem. No postaram się jeszcze poszukać, bo o co mi chodzi? Chodzi mi pewnie o grzebanie w pliku, bo wątpię, żeby inaczej się dało. Chyba moda takiego nie ma, bo już wam mówię, o co mi chodzi. Zbudowałem, widzowie, cztery obory dla krów, tak? No bo to są cztery te hale takie. Te obory, no to są dla krów. Cztery. I... 8 kurników, nie, 6 kurników, 6, przepraszam, 6, bo wczoraj liczyliśmy. Czyli mam 10 jakby takich, no powiedzmy, zagród dla zwierząt, tak? I nie mogę zbudować kolejnej. To znaczy już tam palicho ze świniami, no owce mogę sobie jeszcze, wiecie, w miarę podarować. Ale chciałem jedne konie sobie wybudować obok siebie, żeby po prostu bardziej ozdobnie one były. Będę je karmił, nie wiem, ujeżdżał, jeśli tam jest taka funkcja, natomiast nie będę na nich zarabiał. To ma być bardziej dla mojej takiej frajdy i przyjemności. Natomiast nie mogę tej zagrody wybudować dla koni, tego wybiegu dla koni, nie mogę wybudować, bo jest napisane, że zbudowałem już dużo zagród dla zwierząt, co według mnie jest jakimś totalnym absurdem, bo tak jak bardzo dużo, słuchajcie, grałem na przykład w City Skylines, gdzie różne budynki się stawiało i nigdy nie było tak, żeby był tak mały limit. To jest dla mnie jakieś chore i absurdalne, aby limit na budynki dla zwierząt wynosił 10. Gdyby to jeszcze było 20, to byłbym w stanie zrozumieć, tak? Ale 10 ja nie jestem w stanie zaakceptować, no bo jak widzicie, no nie mamy dużo tych budynków. I jeżeli no gracz już byłby na jakimś większym tutaj poziomie rozwoju i mimo wszystko chciałby się dalej rozwijać, no to ma całą zabawę popsutą, no bo ktoś, kurczę, z farminga tak to ustawił. Jeśli da się to gdzieś, słuchajcie, maksymalną liczbę budynków dla zwierząt zmienić w pliku, czy jakikolwiek inny sposób, prosty taki w miarę zmienić, to dajcie mi proszę znać, będę bardzo, bardzo wdzięczny. Nie zależy mi, żeby tutaj mieć, nie wiem, tych obór dla krów, nie wiem, po 100 czy po ile, ale chciałbym bardzo... znowu jakoś tak dziwnie. Ale chciałbym bardzo, słuchajcie, chociaż tą jedną oborę jedną stadninę dla koni wybudować. Zaraz powiedziałem pewnie stadninę dla krów, co? No tak widzicie, jak czasem robię jedne rzeczy, to się potem mi zdarza
niestety pomylić. Nie umiem tak robić kilku rzeczy naraz i myśleć jednocześnie, mówić, jeździć, liczyć. Więc jak się czasem pomylę, to mi wybaczcie, ale oczywiście mówię, jeżeli powiedziałem inaczej, to miałem na myśli konie. Jak najbardziej miałem na myśli konie. I zależy mi tylko na jednej. Widzowie, tylko i wyłącznie na jednej. Nic więcej. Nie oczekuję nic więcej, jedna. Jedna po prostu, mam takie marzenie w farmingu, jeśli można to nazwać marzeniem, tak? Taką wizję, fantazję, nazwijcie to sobie jak chcecie. Ale skoro tak fajnie tego farminga, myślę, że no bo sami widzicie, że raczej fajnie mi ten farming zaczął zaskakiwać. Przypominam, niedawno się dopiero uczyłem i cały czas się czegoś uczę, bo to nie jest tak, że już wszystko wiem. Absolutnie, ale stwierdziłem, że jeżeli już mam jakąś wiedzę, bo się czegoś nauczyłem, no to będę też, moi drodzy, jakieś poradniki z czasem nagrywał, żeby po prostu pokazywać ludziom, którzy zaczynają, a wiem na przykładzie, czy to Fishing Planet, czy właśnie City Skylines, czy tego Eurotracka. Wiem, że wam te poradniki moje się zawsze bardzo, bardzo podobają. I że no po prostu wielu osobom pomogły. No więc jeżeli mógłbym tutaj też w farmingu ludziom krok po kroku powiedzieć, takim świeżym spojrzeniem, tak? Osoby, która dopiero co no zaczynała, no to nie chodzi, wiecie, o zgrywanie mądrali, a bardziej o to, że sam widzieliście, jak macie te odcinki, są na kanale i możecie zobaczyć, jak z wieloma rzeczami się często męczyłem, tak? Jak coś jest nieintuicyjne, kompletnie nieintuicyjne. I nadal uważam, że tak jest. Że naprawdę w farmingu czasami mądry człowiek czuje się jak głupek, nie? Bo to jest tak nieintuicyjne, albo jest w ogóle nieopisane, nie jest, nie wiem... No sami wiecie, o co chodzi. No i ja z miłą chęcią na przykład, jak coś zrobić, bym opisywał. Dobra, sprzedajemy czekoladę, więc nagle mamy powyżej 200 tysięcy. Zobaczymy, czy się uda całą ciężarówkę czekolady uzbierać. Sprzedajemy czekoladę, wszystko, tak jak powiedziałem, wszystko sprzedajemy w tym odcinku. Bo skoro fabryki produkowały, no to wiadomo, że produkowały po coś, tak? Czyli po to, żeby posprzedawać te nasze składniki. No zbliżamy się, słuchajcie, do 4 milionów, widzowie. Kasiorki, sianka. 4 miliony, no to tak jeszcze do 10 trochę brakuje, ale jeszcze pamiętajcie, że mamy asa w rękawie, jakim są meble, chociaż z tego, jakie kwoty tutaj dostajemy, to raczej wątpię. Teraz zobaczcie, pewnie mi się zawiesi tutaj na czymś ten mój manik, bo tu jest tak, już nie będę przeklinał, kijowo, o zobaczcie, widzicie? A musiałem przestawiać też ten hotel, no nie, bo tutaj w tym miejscu, słuchajcie, stał ten dom tego sąsiada, nie? Jesteśmy dokładnie w miejscu, gdzie stał ten dom, gdzie my na początku, to był rzepak chyba, tak? Kosiliśmy i naprzeciwko był dom sąsiada. Później drzewa rosły na... O ja, pamiętam, widzowie. O ja, wiecie, że aż tak z takim sentymentem, aż słuchajcie, zaczynam wspominać to, jak tutaj faktycznie miałem drzewa posadzone, bo tu wszystko było zarośnięte drzewami. Ja te drzewa ciąłem jak głupi. Właśnie, drewno też nam, widzowie, będzie... No właśnie, drewno też nam będzie, kochani, ubywało, także ja wiem, że jeżeli ta seria by miała być dalej kontynuowana i miałbym dalej rozwijać gospodarstwo, chociaż już powoli chyba mi się możliwości kończą i raczej wolałbym zacząć drugą serię od nowa, od zera, bez własnego sprzętu. Nie wiem, czy nie przypadkiem na poziomie trudnym. Możecie napisać, widzowie, w komentarzach. W sensie chodzi mi o to, że wiadomo, że raczej zacząłbym od czegoś konkretnego. Nie będę zdradzał, co bym zrobił, bo nie wiem. Więc nie będę tutaj absolutnie zdradzać. To już bym wymyślił, ale jeśli tu jeszcze ta seria, no ta seria jeszcze parę odcinków będzie miała, ale tak jak mam być szczery, no to słuchajcie, wybuduję swoją haciendę i myślę, że to będzie na tej zasadzie żyli długo i szczęśliwie. Bo wiecie, no co tu mogę dalej robić? No mogę jeszcze spróbować plantację winogron oczywiście, którą chciałbym koło swojej haciendy zbudować. I o tym była mowa.
No zwierząt już więcej poza końmi to już nie mam co próbować w celach takich zarobkowych, no to jedynie świnie, ale jakoś ten temat mnie nie kręci. Owce, no to sobie podarujemy. No możemy jeszcze zobaczyć, co tam są jeszcze ewentualnie za rośliny. A czekajcie, to się może ładować, a my możemy sobie zobaczyć. Możemy sobie zobaczyć, co byśmy tu mogli hodować. Poczekajcie, widzowie, tak może od dołu. Te rzeczy sprawdzałem, one nie wiem czemu nie ma punktów sprzedaży, ale były ostatnio mi się wyświetlało, czyli któryś budynek miałem, co zburzyłem. Tu są jeszcze takie cukierki jakieś. Tylko też nie wiemy, gdzie te cukierki... Candy cane, strawberry candy, honey candy, candy. Nie wiem, o co chodzi, muszę poszukać. Bo tak, wiecie, no mamy te pizze, właśnie zaraz będziemy je sprzedawali. Tu są beczki, beczki mi nie są do niczego potrzebne. To jest ewentualnie... są jakieś soki jeszcze. Aha, jeszcze jest hodowla ryb. A to nie zrobiłem, wydawaj. Nie wiem, musimy sprawdzić. Jeszcze mamy, widzowie, hodowlę ryb. Na czym raczej nie zarobimy jakiejś kasy, to raczej tak dla przyjemności. I zobaczcie, kończą nam się te wszystkie tutaj. To już możemy na zasadzie takiej gospodarstwo prowadzić. O, jeszcze są te ciastka tutaj. Bo zobaczcie, te ciastka chciałbym tutaj sprawdzić. Czekoladowe ciastka, jakieś czekoladowe chipsy. Także ten budynek musiałbym z ciastkami wybudować jeszcze. Bo tu jest jeszcze jakiś pak, który wiem, że jest bardzo drogi. Musimy zobaczyć. Także jedynie, słuchajcie, moglibyśmy grać wtedy na zasadzie, żeby utrzymać to. O, wiem. Jeżeli no, plan byłby, widzowie, ewentualnie taki. Czekajcie, tam zobaczmy, czy jeszcze nie ma czekolady. Czyli mam pomysł i propozycję na następne jeszcze, no już ostatnie, powiedzmy, odcinki z tej serii. Że plan, widzowie, mógłby być taki, że my byśmy... podjąłbym takie wyzwanie, że musiałbym to wszystko, co mam, te wszystkie budynki, żeby produkowały coś, czyli na przykład, no, przykładowo, no kupowałem miód, tak? Czy kupowałem pszenicę. Żebym nie musiał tego kupować, tylko żebym musiał to dostarczyć, czyli sam to stworzyć. O, tak to nazwijmy. Tak? Oto jeszcze mamy chleb i ciasto. Tu już nie ma więcej nigdzie czekolady. Czekolady są wykorzystane. Dobra. Dostaje nam chleb, ciasto i to czekajcie. Już musimy to... Momencik, momencik, moi drodzy. To może od chleba zaczniemy, co, moi drodzy? Zmień tryb produkcji. Przechowywanie. Chleb. Tutaj jest ciasto. Aha, bo tu jest ciasto, przechowywanie, kurde. A dobra, tam. To w zasadzie nie ma różnicy. Czyli ciasta są przechowywanie. No to tutaj trzeba zrobić inaczej. Tu musi być magazynowanie. A ciasto przechowywanie. A jest ciasto przechowywanie. Dobrze. Niepotrzebnie zmieniałem. Dobra, czyli to i lody jeszcze. Lody to w zasadzie nie ma znaczenia, jakie smaki. Będziemy najwyżej przemiennie wozili. Czy załadujemy coś? A możemy jeszcze coś doładować, bo w sumie, słuchajcie, tutaj nie musimy tematycznie tego wozić. Sarenko, nie chciałem cię rozjechać. No, uciekaj. Słuchajcie, my nie musimy tego. Czekoladę możemy zawieźć ciastem tam. Co to za różnica, widzowie? Ciasto, czekolada, jeden temat, nie? Podobny. O, zobaczcie, jakie ładne te ciasto, nie? Nie powiecie mi, moi drodzy, że nie jest ładne. Patrzcie, jakie ładne to ciasto. Dobra, zrobimy, słuchajcie, pokazówkę wam zrobię, jak załaduję całą ciężarówkę ciasta. Chociaż powiem wam, że zobaczcie, że na takiej palecie się 8 ciast mieści, więc to też jakby w tym momencie nie jest wyznacznikiem kurs, tak? No bo mamy na jednej palecie 8 ciast. No właśnie to jest ciekawe. Czemu tak? Ciekawe, ile palet wejdzie nam z tym ciastem na ciężarówkę.
No bo tak jakoś dziwnie, nie? Zobaczcie, o połowę niższa ta paleta. Jakoś tak inaczej. Teraz tu mamy samą czekoladę i ciasta, także tu możemy może 300 tysięcy dostać. Zgadnijmy, dostaniemy 300 tysięcy czy nie? Za całą. Słuchajcie, 5 milionów nam się zbliża. Ile dostaliśmy? 260, no. Całkiem spoko. 4,5 miliona, widzowie, no kurczę. Ja tak sobie z wami jeżdżę, wy oglądacie, także bardzo mi miło. Będzie jeszcze mi bardziej miło, drogi, kochany, wspaniały, cudowny widzu. Jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. Też mnie to motywuje, że tam fajne rzeczy piszecie, jesteście fajną społecznością. A, bo tu jeszcze lody mamy. O kurde, jak widzicie, zapierdziel niezły, nie? Niby kasę zarabiamy, niby wszystko spoko, ale zapierdziel jest niesamowity, słuchajcie. Dobra, załadujemy. Może najpierw się tu ustawimy, żeby tak nie jeździć, bo to jest taki patent też odkryłem. Zobaczcie, jak za chwilę zaczną one się pojawiać, to już będą się pojawiały tak cyklicznie. Jakbym teraz pojechał na przykład do przodu, o zobaczcie, widzicie? Zaczęły się pojawiać i bardzo szybko się ładują. Jest to o wiele szybciej, niż bym miał tak jeździć między... Ciekawe, ile wejdzie tych palet, jak myślicie? Weszło ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, czyli 10 na rządek. Aha, czyli nadal będzie 40 palet, tylko po prostu one są niższe z tym ciastem. Ale to pewnie kasy będzie mniej, no bo słuchajcie, mogliby tych ciast więcej załadować, tych palet. Zobaczcie, jak ładnie popakowane te ciasta, kurde, same truskawki na cieście. Elegancko dystrybucja się rozwija. No to powiem wam, że opłacało się te truskawki i szklarnie budować. Opłacało. Jest 16 tysięcy litrów. Dobra, czyli jest, słuchajcie, połowa mniej, widzowie. Słuchajcie, jest połowa mniej niż... jest połowa mniej niż ten. Czekajcie się, zawrócimy, to wam pokażę. Będzie miniaturka, drogi widzu. Jest, słuchajcie, połowa mniej niż normalnie, bo normalnie... Nie, nawet więcej, nie, bo tu jest 16 tysięcy, a normalnie przecież mamy 40 tysięcy. Także zobaczcie, to też świadczy o tym, jaki jest spory... Jaki jest spory zarobek na tym, nie? Wiecie, o co mi chodzi, że... O, taką miniaturkę zrobimy, żeby Ursuska troszkę było widać i też szklarnie. Dobra, słuchajcie, moi drodzy. Tutaj też ładnie to wygląda. Ekstra! Musiałem zerknąć. Słuchajcie, czyli 16 tysięcy mamy na dostawę. A normalnie palety, na przykład z meblami, to było 40 tysięcy. Więc to jest trzykrotnie mniej, no bo 16, znaczy 16 razy 3, no nie, no tak to było 40, 48, no to nie, no tak 2,5 raza, nie? No bo 16 tysięcy razy 3, no to jest 48 tysięcy, a tak mamy 40, no też tak nie do końca, no ale nawet zaokrąglając, no to można by się uprzeć, że jest to 3 razy mniej. Natomiast ile za to dostaniemy, widzowie? 159 tysięcy, no właśnie, i teraz nie można mówić, że to jest mało, nie? Teraz nie można powiedzieć, że to jest mało kasy za ciężarówkę, bo jakbyśmy to razy 3 pomnożyli, no to tam powiedzmy, no te 400 tysięcy byśmy dostali za tą samą ilość, nie? Więc jest okej. Jest okej. A tu jeszcze chleby mamy, słuchajcie. Dobra, teraz podjedziemy do drugiej piekarni. Oj, załadowało się samo. Dobra. Takie piekarnie tutaj sobie pobudowałem. Ogólnie też dużo się bawiłem, słuchajcie, poza odcinkiem z drzewami, bo widzieliście, że jak ja wkraczam na jakiś teren, to wszystkie drzewa jak leci wywalam. I tutaj nieraz by mi mógł ktoś z was napisać, że kurczę, ty gałganie drzewa wycinasz, ale to tak nie jest. Ja bardzo lubię zieleń. To, że zrobiliśmy biznes na drzewach, no to... To jest inna sprawa, natomiast dużo, jak widzicie, tutaj zieleni posadziłem i sami to widzicie tam, o proszę, za szklarniami. Czy to wygląda jakby to, nie wiem, jakiś raj na ziemi był. Oczywiście to są tylko brzozy posadzone póki co, to nie są nie wiadomo jakie ekskluzywne drzewa. Póki co same brzozy, ale naprawdę fajnie to, myślę, że wygląda.
Jedyne, słuchajcie, co odnośnie tej hacjendy, którą będziemy sobie budowali w następnym, czy tam w którymś następnych odcinków, no jedyną uwagę, jaką mam z tym związaną, krytyczną, no to jest to, że tam będę musiał mocno zasłonić, żeby nie było widać tego młynu zbożowego, bo tam już praktycznie przy torach jest ten wielki młyn zbożowy i to tak psuje trochę ten klimat tej fajnej chaty, nie? Ale myślę, że będę w stanie to, słuchajcie, drzewami zasłonić w jakiś fajny sposób. Pole się kupi nawet, nie wiem, zobaczymy, ile to pole kosztuje, widzowie. Czyli, bo ja go nie kupowałem, nie? Czekajcie, gdzie ja jestem? Tu jestem, to teraz mam to kupione, a my mówimy o polu 57. Tak, to jest pole 57 przy tym. A tu jest jeszcze szóste. No to może zaszalejemy, kupimy oba, ale znaczy nie dzisiaj, nie teraz. O kurde, 300 tysięcy. Wie, no to będzie trzeba trochę zarobić. I wtedy zobaczcie, jak to pole się kupi, to pole się kupi, tak? To tutaj przy młynie zbożowym posadzimy drzewa. Tutaj zostawimy, żeby było pociąg widać. To zostawimy. Ale ten młyn zbożowy za ścianą drzew zakryjemy, a tutaj się zrobi winogrona na polu. Teraz to jest 19 akurat. Słuchajcie, zrobi winogrona, więc taki jest mój tutaj plan, zamysł. Wydaje mi się dobry. Dobra, widzowie, ja myślę, że zrobimy tak, że spauzuję to nagranie, bo te ciasta będę jeszcze woził w nieskończoność. Więc moja propozycja jest taka, że ja zrobię pauzę w nagraniu i jak te wszystkie, jak dojedziemy do tematu lodów, to zobaczycie, ile mam na koncie. Bo to myślę, że jest bez sensu, no tak będziemy w kółko jeździć, bo przez to, że niestety nie wziąłem pod uwagę, ale tych ciast się o wiele mniej pakuje na naszego manika. Także tutaj zrobię pauzę. Spójrzcie, ile będzie kasy. Możecie obstawiać, ile będzie kasy. Ja sobie potem jeszcze zrobię lody w ten sam sposób, meble i na koniec będzie podsumowanie. Także widzimy się za chwilę. No jestem widzowie po krótkiej przerwie, a może i nie takiej krótkiej, bo szczerze mówiąc nie wiem, ile czasu, a łatwo to wyliczyć, myślę, patrząc, kiedy robiłem pauzę nagrania, bo mam czas rzeczywisty w farmingu, ale tak na oko, patrząc na zegarek, to myślę, że koło pół godziny mi to zajęło. Kończę właśnie walkę z ciastem. Ostatni kurs mnie czeka. Myślałem, że to się nigdy mi, widzowie, nie skończy. Zobaczcie, no wożę i końca nie widać. Jesteśmy do przodu, no myślę, że ładnie ponad milion, tak mi się wydaje, że ponad milion na tych samych ciastach, natomiast forma tego pakowania, że po te 16 tysięcy litrów jest tak męcząca, że tak jak mówię, no myślałem, że nigdy te... Mam nadzieję, że to jest ostatni kurs, bo tak wszystko by wskazywało po ilościach, które widziałem w tej ciastkarni, piekarni, ale nie jesteśmy pewni, czy paleta na pewno ma 1000 litrów. No wychodziłoby, że tak, ale może przeliczmy. No właśnie, widzowie, ile paleta ma litrów? Jeżeli tu teraz ładujemy 40 palet... A, to paleta, kurczę, nie ma 1000 litrów, moi drodzy. I tu jest problem, widzowie, że paleta nie ma 1000 litrów, czyli ta cała moja... Ja jakby w czasie pauzy na nagraniu zrobiłem 15 kursów, słuchajcie. Z 15 kursów zrobiłem jak nic. I to też pokazuje, jak ten czas szybko przeleciał, bo tam, gdzie sprzedawaliśmy chociażby ser z mleczarni, czy te mleko butelkowe, już jedna paleta jest przed zakład wystawiona i już znaczy, że się wyprodukowało. To też świadczy, że naprawdę dużo czasu mi to zajęło. Kurczę, no jest to kłopotliwe, powiem wam, z tym ciastem. Mimo, że kasa z tego jest, no bo pauzując nagranie chyba było 4900, tak? A mamy 6400, więc kasy przybyło naprawdę fajnie. Tylko no ilość, jaka wchodzi na ciężarówkę, jest jakaś, bym powiedział, widzicie, stoją palety już po jednej. Jakaś żenująco niska. Mamy, moi drodzy, do sprzedania jeszcze pizzę, lody, no i chleb z tej samej pieczarni chciałem powiedzieć. No niech będzie i pieczarnia, zobaczcie, o widzicie, w końcu, w końcu ciasto pusto. 1700, no to jest szansa, tak, to już na 100% robimy ostatni kurs i myślę, że możemy od razu już zrobić chleb na przechowywanie. Jak widzicie, ja to sobie zawsze ustawiam, jak nie chcę, żeby mi się mieszało,
Możecie mieć to ustawione dowolnie, jak wam jest wygodniej. Mi na przykład jest tak wygodniej, kiedy mogę sobie to poustawiać i mieć po prostu taką kontrolę nad tym, jeżeli jest kilka etapów produkcji w jednym zakładzie. Między innymi, słuchajcie, dlatego wybudowałem jedną fabrykę czekolady, która produkuje tylko czekoladę. Kurczę, zastanawiam się, czy to też nie jest dobra opcja, żeby to tak rozdzielać, żeby tylko, że no w piekarni nie da się tego tak rozdzielić. Znaczy, ewentualnie ja mogę decydować, co ma być produkowane, tak? I to jest, będzie moja decyzja. Już skończmy z tym ciastem tutaj. Tu już chyba będzie jakieś też ostatnie ciasto. Nie, to tam pewnie będzie. No, tam też już się ciasto wyprodukowało w tej ostatniej. Także zobaczcie, ile czasu ja to woziłem. Zobaczymy, jak jest biznes na chlebach. No, na razie... I zobaczymy, ile skrzynek tego chleba nam wejdzie w ogóle na tą. To bardziej jak bułki wygląda, ale nie, jest ładny chlebek. Dobra, tam jeszcze jest jedno ciasto, to tam załadujmy to ciasto. Żeby tutaj już też się wypróżniło to. Także mamy jeszcze do sprzedania chleb, mamy do sprzedania lody, mamy do sprzedania pizzę. Także jestem niemalże pewien, że te 10 milionów powinniśmy mieć. Ja już nie wspominam, słuchajcie, w ogóle o sprzedaży mebli, które mamy do sprzedania. Więc może nawet się okazać, że 12 milionów nam skoczy. Nie wiem, to by znaczyło, że jestem dopiero w połowie tej całej ciężkiej pracy, jaką jest sprzedaż. A dziwnie to wygląda, te chleby z tym. No dobra, no raz zawieziemy mieszane. A zobaczcie, chleb, w ogóle co to za piramida mi się tu ustawiła? Ludzie, czemu nie mogły mi się te ciasta jakoś inaczej ustawić? Ale to jeżeli da się to ustawić, bo może to się da ustawić po prostu w tej piekarni, no bo coś jest nie tak. To jest ewidentnie, słuchajcie, coś nie tak, że na jednej palecie... W tym momencie ja nawet nie umiem policzyć, ile jedna paleta ma, ale może spróbujmy to policzyć. Jeśli faktycznie 40 palet to jest 16 tysięcy litrów, no to te 16 tysięcy litrów trzeba by podzielić przez 40, to by wyszło, że jedna paleta ma, słuchajcie, 0,4 litra. Że jedna paleta nawet 500, że nawet, znaczy przepraszam, nie 0,4 litra, bo tak jakby uprościłem liczenie. Nie 0,4, tylko że jedna paleta nie ma 1000 litrów, a ma 400 litrów. O to mi bardziej chodziło. Zobaczcie, jak tu wyjeżdżona od tego mojego jeżdżenia. Także wychodziło, że jedna paleta ma tylko 400 litrów. Muszę to sprawdzić, bo jakby wszędzie jest założenie, że paleta ma 1000 i według mnie no powinna ta paleta, widzowie, mieć 1000. Powinna mieć 1000, bo to jest takie troszkę... Ja już tutaj, słuchajcie, z nudów chcę wam pokazać, że już tak nawet z nudów sobie jeździłem i w tym czasie cofałem i tak na tej zasadzie, tylko że niestety ma to ten minus. Jeszcze mi tu jakieś ciasto się wyprodukowało. Tylko ma... O, tam też jeszcze jakieś. Zobaczcie, to znaczy jak długo... Jakby... Jak długo ja jeżdżę, że tu mi jeszcze ciasta wyskakują, widzicie? A dopiero co wypróżniłem te budynki, także... To świadczy, jak jeżdżę. To jest takie jakby... Normalnie się mówi studnia bez dna, ale tutaj bym powiedział, że jakieś, nie wiem, niekończąca się historia, słuchajcie, z tymi ciastami. Także tu będę musiał trochę szczęściu pomóc i zmienić pojemność po prostu z tymi ciastami, bo uważam, że no, założenie jest proste. 1000 litrów to powinna być jedna paleta. Jeśli się da, to zmienię. Powiem wam szczerze, nagrywając ten odcinek, aż się zmęczyłem tak jeżdżąc. To jest taka presja, że trzeba to zawieźć. Teraz zobaczcie, chcę tylko chleb wozić, a tu mi ciasta wyskakują, kurczę. Pytanie, czy ja ten chleb ile mamy? Czy, o, chleba mamy ok, bo chleba mamy 36 tysięcy litrów, a mamy dwie palety 1600, tak? Dwie palety z ciastami. Nie, zobaczcie, trzy palety, cztery powinny być. Czyli są cztery palety, dobrze mówię. Raz, dwa, trzy, cztery, tak. Czy to potwierdza moją teorię, moje liczenie jednak wyszło dobre? Czyli 4 palety to jest 1600 litrów, no czyli 400 litrów to jest jedna paleta. No to jest jakby no niedopuszczalne, no bo to jest, słuchajcie, jedziesz i końca nie widać. Więc no to jest opcja zupełnie bez sensu, mimo że opłacalna, jeśli chodzi, bo te ciasta no są rzeczą opłacalną, bo widzicie, no już zbliżamy się do 7 milionów, także ja myślę, że te 10 milionów nam bardzo szybko tutaj skoczy. Natomiast no nie w taki sposób, widzowie.
prawie 7 milionów, zobaczcie, pięknie. Ale no nie w taki sposób. Nie w taki sposób, moi drodzy, bo to kociokwiku można dostać jakiegoś, nie? To już bym, słuchajcie, wolał chyba te pomidory wozić, bo za ciężarówkę z pomidorami bym pewnie dostał, czy z truskawkami, pewnie bym dostał znacznie więcej kasy. Wiecie co, dla odmiany? Dla odmiany, żeby nie zwariować, będziemy sobie urozmaicali. Zobaczmy, jak nam wejdzie z pizzami. Żeby tutaj już opróżnić, żeby pizze się mogły piec, bo chociaż w ogóle ostygną te pizze, trochę takie mało realistyczne. Dostawca pizzy Juken ciężarówką. No słuchajcie, jeszcze nie widziałem, żeby jakiś dostawca pizzy ciężarówką przyjeżdżał. Ale okej, niech będzie, że jestem dostawcą ciężarówką. Zobaczymy, ile nam litrów wejdzie, jeśli chodzi o pizzę. W ogóle zobaczcie, jak to się dziwnie zapakowało, nie? Także tak troszeczkę... Nie no, opakowanie jest ładne, widzowie, no to nie można im... Wszystko? Jeszcze ładuję. To akurat nie można im zarzucić, zresztą te ciasta też są fajne. Aha. Ej, to pizzy... Czekajcie, widzowie, to pizzy wchodzi więcej, zobaczcie. Mamy 16 tysięcy litrów jednej pizzy, 34 tysiące litrów drugiej i 30 tysięcy litrów trzeciej. To my mamy w tym kursie 60, 70, 80 tysięcy litrów. To jak, ja nie wiem, my za to możemy 500 tysięcy dostać, słuchajcie, za tę pizzę. W takim razie. Czyli tutaj jakiś błąd jest pewnie w ustawieniach tego... Słuchajcie, te pizze tu. Jest jakiś błąd, widzowie, w ustawieniach tego, tej piekarni prawdopodobnie, że na palecie się tak mało pakuje. Będę musiał to zobaczyć, bo jakby... No to jest bardzo męczące, nie? Mówię wam szczerze, czekajcie, dopiero 120 tysięcy, a ja tu jeszcze jakoś tak dziwnie rozładowuję tutaj. Z jednej strony bierze, z drugiej nie, o co chodzi? No to nie dowiemy się, ile za całość dostaniemy, bo jakoś tak dziwnie działa to urządzenie tutaj. O, teraz, ale teraz bierze tu. Jakiś dziwny zasięg ma. Powinno być mieć szerszy zasięg, też jest to pewnie do ustawienia. Widzicie, ja czasami jestem tego zdania, że niektóre rzeczy trzeba poprawić. No ale to z 500 tysięcy za te pizze jak nic zostaniemy, szczególnie, że dopiero połowę... Nie no, gdzie, widzowie, my już dostaliśmy 500 tysięcy, a sprzedaliśmy dopiero połowę. A już gdzieś około 500 tysięcy możemy mieć za... No i patrzcie, no i nie chcę brać. Czegoś takiego nie lubię, bo to jest marnowanie mojego czasu, że ja się tu muszę zastanawiać, jak to ma brać. Ale to jest kwestia ustawienia, to już my sobie z tym poradzimy. Ja robię notatki zawsze, co jest do 7,5 miliona, widzowie, no niesamowite. Ja robię notatki, wiecie, zawsze, co trzeba poprawić. W sumie ja jakby tak na upartego, to ja powinienem tworzyć farminga w tym momencie. Bo widzę te niedoskonałości tutaj niektóre i od razu wam mówię, że na pewno dobra. Od razu wam mówię, moi drodzy, że na 100% będę chciał poprawić kwestię tej piekarni, no bo to tak nie może być. Chleby są spoko, a ciasta są w ten sposób pakowane, że to jakby... Jakby... Ma się to nijak, nie? Do rzeczywistości, moim zdaniem. Żebym pizzy nie wzięło, teraz spróbujemy po chlebki podjechać. Mam nadzieję, że już mi żadne ciasto, słuchajcie, nie wyskoczy. Poładujemy chleby. Chciałbym się dowiedzieć, ile dostaniemy za całą ciężarówkę chleba. Zobaczcie, tak też można. O nie, ciasto wyskoczyło. Spieprzaj z tym ciastem. Zaraz pójdę, słuchajcie, czekajcie. Się wkurzyłem. Nie chcę ciasta. Już mam dosyć tego ciasta na dzisiaj, więc niech ciasto sobie stoi gdzieś na uboczu. Dobra. Ale mi się... Właśnie chciałem to powiedzieć. Widzowie, ja to właśnie chciałem powiedzieć, że ale bym się wkurzył, jakby mi to ciasto wyskoczyło. A nie mogę. Łejery. Nie denerwuj się, Juken, spokojnie. To się pomaluje. Andrzeju, nie denerwuj się.
Jak mam się nie denerwować, jak mi tu ciasta wyskakują. Kuźwa, co jest z tymi ciastami nie tak, widzowie? No dobra, już niech mi wskoczy to ciasto. Co jest z tymi ciastami nie tak? Może coś jest, kurczę, w ustawieniach tej piekarni źle ustawione. To znaczy niech i one się produkują i spoko, bo ja rozumiem, że cukiernicy ciężko pracują. Jak w tłusty czwartek pieką pączki, to tutaj tu pieką, kurczę, ciasta. Ja wszystko rozumiem, tylko niech tych ciast się... Niech tych ciast, widzowie, się troszeczkę... Ja się zaraz wkurzę, to zrobię zapis. Spauzuję nagranie i zajrzę tam, co jest nie tak w tej... W tej... Land Bakiery, bo to tak się nazywa, nie? Piekarnia. Jery, no zobaczcie, jak to się w ogóle zapakowało? No przecież to już realizm żaden, nie? No to jakby... Widzowie, co tu się od Yukenowiło? No co to ma być? Słuchajcie, co to ma być? Już to się patrzeć na to nie da. Razi po oczach strasznie. Chociaż wiecie, no na takiej krótkiej trasie, tak na upartego, tak? Gdybym wiózł chleby tutaj na własnej drodze i miał to wszystko pospinane pasami, tak? Tylko jakby dla mnie to chleby tak, żeby higiena była, mogły być przykrywane te skrzynki, no. Ale załóżmy, że tak bym wiózł, no to jakby byłoby to realistyczne, bo jest spięte pasami. Jadę tylko dosłownie 500 metrów przed siebie. Stróże 9 dych lecę. Ale coś z tymi ciastami jest ewidentnie nie tak. Tu będę musiał zajrzeć, dlaczego to tak mało się tego ciasta pakuje na jedną paletę. To jest bardzo nieryn, słuchajcie. Tym bardziej, że zwróćcie uwagę, że gramy też na czasie realistycznym. Ja próbuję te chleby opróżnić, a tymczasem nie jestem w stanie tych chlebów. Tam już widzę, nam się czekolada chyba wyprodukowała, bądź masło. A dopiero, słuchajcie, zaczynaliśmy... Dobra, jedziemy teraz z lodami, sru. Widzowie, jedziemy teraz z lodami. Ja nie mam cierpliwości, słuchajcie, jak już widzę te ciasta, nie? Tu lody na szczęście nie mają znaczenia, jakie smaki. Bo to jakby no jest w tych samych, widzę, paletach, więc tam spoko. Oj, to mi się podoba. Fajnie, szybko lody załadowane. Bardzo, tak powinno być w każdym. Szybka akcja. Pyk, 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 ciach, ciach, ciach. Raku, ciachu i po strachu. Tu mi się zaczyna. O, jedne są niebieskie, jedne są czerwone, czyli to pewnie tym się różnią, jeśli chodzi o smak, bo jedne są czekoladowe, a drugie truskawkowe. No to łatwo się domyślić, że truskawkowe będą czerwone. A niebieskie to widocznie czekolada, rożki. Jeszcze jedna paleta, dobrze. No i to jest realistyczne jak dla mnie, że takie cztery rzędy palet wchodzą. To wiecie, jest i tak spięte pasami. A my nie jedziemy nie wiadomo gdzie, no tylko dostarczamy z naszej fabryki do naszego punktu sprzedaży, także. I to jest też 40 tysięcy litrów tych lodów. Ciekawe, ile za nie dostaniemy. Te lody to były chyba tam dobrze płatne dosyć, jak pamiętam. Także nie, no już jestem pewien, widzowie, patrząc jak to tutaj funkcjonuje, że te 10 milionów nam pyknie, tylko ja jestem, tak w cudzysłowie mówiąc, nie, to nie dosłownie, ale w cudzysłowie mówiąc, jestem spocony, nie? Jestem spocony, no bo, czekajcie, te lody, tu lody, to już mi się myli, tu lody, tam jest od pizzy. Troszkę jest to dla mnie takie męczące i to wymęczyło mnie to ciasto. O, to rozumiem, szybko lody rozładowane, patrzcie, 300 tysięcy dostaliśmy za... ciężarówkę, to mi się podoba. Szybka akcja, szybkie rachu ciachu. No. To teraz pizzę dla odmiany, słuchajcie. Bo tych pizz naprawdę się mieści na ciężarówce sporo. Ja bym chciał się dowiedzieć, tylko tamten ten punkt jest raczej też do naprawy, bo on, jak widzicie, tak nie chwyta za dobrze. Więc na razie... Na razie nie będziemy się pizzami przejmowali, tylko lody trzeba... wszystkie spakować. Lody dla ochłody, słuchajcie, żeby te lody tutaj nie, wiecie, nie mogą te lody tutaj tak stać, bo przecież się roztopią, no jak to? A ludzie chcą kupować u nas. Ściągamy turystów, żeby oglądali naszą przepiękną farmę, tylko szkoda, że jeszcze krówki tam nie biegają, ale myślę, że po tym odcinku to zrobię. Ale to już, widzowie, nie będę robił tego na odcinku, no bo już temat krów był, widzieliście jak krowy kupowałem, ewentualnie mogę tam nagrać poradnik jak się kupuje krowy, bo też jest mało intuicyjnych rzeczy i mogę podoradzać. Bo jak się czegoś nauczyłem, to chętnie osobom zaczynającym doradzę, żeby też mogły mieć łatwiej. Jak najbardziej tak, bo jakby no na świeżo jestem w stanie na to spojrzeć. Tak na trzeźwo, prawda, co, z czym jest problem.
Natomiast słuchajcie, no ja myślę, że... Znaczy pokazuję wam to, dobra, wyjdźmy z założenia, tak jak zrobiłem raz w Eurotracku, że był też bardzo długi odcinek. Trudno, już nie patrzmy widzowie na czas. A gdzie ja jadę? Nie patrzmy widzowie już na czas. Kto chce, to sobie ten odcinek po prostu przesunie. No, natomiast mi bardziej zależy, żeby wam pokazać od A do Z, żebyście się nie dziwili nagle, że odpalimy następny odcinek i będzie, nie wiem, 12 milionów. Strzelam, kompletnie strzelam, bo już 10 to już jestem pewien, że będzie za chwilę. Raczej teraz bym strzelał po 12. I żebyście się nie dziwili, że tyle będzie, tak? Jestem pewien, że będzie. Nawet bym się nie zdziwił, jakby 15 się udało osiągnąć. I wolę wam, jeżeli to jest jakaś forma, słuchajcie, challenge'u, że my sprzedajemy wszystko, żebyście nie powiedzieli, że tą kasę nie wiadomo skąd wziąłem, czy co tam zamataczyłem. Szczerze od razu wam powiem, nie kręcą mnie takie rzeczy, mnie kręcą rzeczy takie biznesowe. Jak sami widzieliście, nieraz zaczynaliśmy odcinek, była kasa, ja tam równałem teren. I tak wiem, moi drodzy, bo nawet ktoś z was w komentarzach to napisał, że przecież mogę sobie ściągnąć moda, w którym za darmo będę równał teren. Ale patrząc tak troszkę, jakby nie mówię, ja nie wszystko zawsze w stu, ja nie spinam, żeby wszystko było w 100% realistycznie, bo tak się nie da. Nie ma sensu. Natomiast, no, moi drodzy, no, tak jakiś lekki realizm chciałbym zachować, tak? Taki lekki chociaż. No i dla mnie tym lekkim realizmem jest, że jeśli ja kształtuję teren, czyli no, domyślę, odgrywamy roleplay, powiedzmy, że dowożę ziemi, no to za to płacę, tak? I tyle. I jakby jedyny mod, który tutaj mam do burzenia budynków, to on to jest taki ułatwiacz, który mi pomaga, tak? Ten mod tam, że ukrywa różne budynki, ale jak widzicie też super nie ukrywa, bo antena satelitarna czy tam coś innego zostaje. I to i tak trzeba matować. Natomiast to jest znowu źle jadę. Widzicie? Przyzwyczajenie. Także to jest jedyne, czego jestem tak jakby, no, można powiedzieć, zwolennikiem, tak? Ale... czegoś takiego, żeby oszukiwać właśnie w taki sposób, no ja jestem, moi drodzy, przeciwnikiem. Mnie kręcą po prostu takie rzeczy, że właśnie mogę zacząć, tak jak widzieliście w którymś z poprzednich odcinków, tak, że zaczynaliśmy, był maj czy czerwiec i ja mówię, a nie sprzedaję w tym roku mebli. Taki challenge, że te meble tylko po prostu magazynowałem i widzieliście, że tam nawalonych tych mebli było pod wiatą sporo. Ja mówię, tylko magazynujemy, nie sprzedajemy, ma mi ta kasa wystarczyć, koniec, kropka. I właśnie to są dla mnie takie challenge, takie biznesowe, takie, wiecie, no, ponoszenie też odpowiedzialności za, powiedzmy, decyzje biznesowe, tak? Więc absolutnie jestem, słuchajcie, przeciwnikiem. To tak samo jak pozbyłem się budynków, tak? No bo tutaj poprzedni odcinek kończąc mówiłem wam, że te piekarnie pobuduję na nowo i tak dalej. To też jest dla mnie przecież strata, bo sprzedając budynek dostaniemy za niego połowę ceny. Oczywiście jeśli on ma tam w sobie jakieś składniki czy surowce, no to zostają one sprzedane i za to też dostajemy kasę, spoko. Ale nie zmienia faktu, że jest to strata, tak, jeśli tak sobie buduję nowe budynki co chwilę. Natomiast chciałem to zrobić i robiłem to. Dlatego, że no jednak chcę tworzyć farmę marzeń, tak? I żeby ta farma marzeń była. Jakbyście się dziwili oczywiście, moi drodzy, czemu już mi tu po farmie ludzie nie chodzą, bo często chodzili w ziemi, wkurzało mnie to, a jest taka możliwość, żeby wyłączyć pieszych. Więc po prostu ich wyłączyłem. I nie wiem, czy czasem samochodów na ulicach też nie wyłączę, ale nie, podoba mi. Akurat, że samochody na ulicach jeżdżą, to mi się znowu źle jadę. Kurde! Dobra, możecie się ze mnie pośmiać. Widzicie wszystko. Dlatego te moje odcinki od początku są dosyć długie, bo to są moje pierwsze kroki z farmingiem. Teraz już nie uważam, żebym był takim totalnym początkującym, bo jak widzicie, nawet nie mając wiedzy, jak obsługiwać farminga, bo z tym głównie był problem. Jak obsługiwać daną rzecz, jak obsługiwać maszynę, bo jest to nieintuicyjne. I tylko z tym miałem problemy. Ale jak widzieliście od początku, ja nigdy nie miałem tutaj w farmingu problemów z kasą. Nigdy, w zasadzie tutaj nie miałem, poza obsługą, tak, jakiejś maszyny, czy no, coś, co jest nieintuicyjne w farmingu, nie jest dokładnie opisane, tak samo uważam, że w sklepie te kategorie, no niby są, ale mogło to by być o wiele lepiej zrobione, żeby ktoś, kto się nie zna, żeby wiedział, jaki sprzęt może kupić i do czego ten sprzęt służy, żeby to było jakoś
dokładniej opisane. Oczywiście też wiele razy ja błędy popełniłem, gdzie kupiłem nie taką przyczepę i na przykład nie mogłem na nie buraków załadować. Oczywiście, przyznaję się. Wiecie, ja nie mam jakby najmniejszego problemu, żeby przyznać się do tego, że czegoś się też uczę, no bo od początku jest jasno powiedziane w tej serii, że pokazuję wam, jak zaczynam. Abyście też mogli się ze mnie pośmiać, przypomnieć sobie, jak wy zaczynaliście, i bardzo miłe komentarze, ja za nie dziękuję i jak najbardziej ci pozdrawiam tych wszystkich, którzy ze mnie się pośmiali, bo ja z siebie też się śmieję. To były miłe komentarze, absolutnie się na nie, słuchajcie, ja się nie jestem ostatnią osobą, która by się miała obrażać o coś. Ludzi toksycznych, wiecie, złośliwych, to zawsze będziemy na kanale tutaj eliminowali, bo takie społeczeństwo nam nie jest potrzebne, ale nie ma takich ludzi. Wy wszyscy jesteście tak wspaniałą, fajną społecznością. Jak robię coś źle, zwrócicie mi na to uwagę. Ja zawsze to z pokorą przyjmuję. Dziękuję za każde zawsze rady. Ale też wiele rzeczy lubię eksperymentować sam. To znaczy, widzicie często na odcinku, tak? Ja nie szukam na YouTubie, jak coś zrobić. Ja po prostu staram się do tego dojść sam, bo to mnie też i kręci, tak? I każdy błąd, który tu popełniłem, a coś mało za te lody tym razem. Każdy błąd, słuchajcie, który tu popełniłem, w momencie, kiedy odkryłem, jak coś zrobić lepiej, jak to działa, każdy błąd mnie rajcuje, nie? Pamiętacie, jak... Dobra, tutaj sobie podjedźmy już sobie może pod pizzę. Słuchajcie, pamiętacie doskonale, widzowie, jak na początku przecież też te obory pierwsze budowaliśmy. Najpierw mi nie grał, najpierw zrobiłem z zagrodą, z tym robotem. To mi też to tak nie pasowało do końca, jakbym sobie tego życzył. No to później, kurczę, zbudowałem z robotem bez zagrody. No to stwierdziłem, że jednak mnie to przeszkadza i denerwuje, że krowy nie chodzą po pastwisku, tak? Że jednak chcę te pastwiska. No i stanęło na tym, że są z pastwiskami bez robota. I właśnie, to teraz będzie... To jest dobre pytanie, czy jakby... To będzie właśnie też, widzowie, dobre pytanie, czy aby na pewno... Zrobimy inaczej, bo mi się to nie podoba. Czy aby na pewno ta wersja z krowami jest bardziej praktyczna? Według mnie tak. Bo zobaczcie, ja mogę dostarczyć tylko siano wtedy. No teraz jakby nie robię pszenicy, to siana nie mam, nie? Ale mogę wjechać do środka, dostarczyć siano i wjeżdżam, dostarczam TMR, który mi produkuje fabryka. I to jest jakby cała sprawa. Wjeżdżam, wysypuję, nic mnie nie interesuje. Z robotem pamiętajcie, że jeżeli mam cztery obory dla krów, tak? To do cztery obory, a do robota trzeba dostarczyć cztery składniki, tak? Tą kiszonkę, siano i słomę plus paszę mineralną. Czyli dostarczacie cztery składniki do czterech obór, to daje 16 no niejako kursów. Tak? A w tym momencie ja wszystko dostarczam do jednej, czyli do właśnie tego budynku do produkcji. A reszta jest już dostarczana do za jednym zamachem po prostu do tych, czyli jest mniej pracy. Wydaje mi, chyba, słuchajcie, milion nam skoczy na tych pizzach. Mam takie dziwne przeczucie, ale nie jestem w stanie dojść do tego, ile za jedne za te całe pizze dostaniemy kasy, bo zobaczcie, to tak kijowo bierze, że nie jesteśmy w stanie tego w żaden sposób, widzowie, rozgryźć. Zobaczcie, nie nasza wina, nie od nas to zależne, ale jest spora szansa, że milion nam skoczy. Tylko, kurczę, będę musiał to też poprawić, bo to tak nie może być, że to ma taki zasięg. Na szczęście te rzeczy można gdzieś tam ponaprawiać, to są drobne szczegóły. Ja tam to naprawiam, się nie szczypię, bo jak coś nie działa doskonale, a wiem, jak to zrobić, to naprawiam. I wcale nie kozaczę, tylko po prostu chcę, żeby farming spełniał moje oczekiwania, tak? Nie jest to jakieś ułatwianie sobie, tylko no uważam, że widzicie, no tutaj powinno być tak, że wjeżdżamy i w ogóle, no wiecie, no powiedzmy sobie szczerze, gdybym wiedział, jak to zrobić, to bym chętnie budynek stworzył do sprzedaży pizzy, łącznie z tym
dzyndzlem wystający, bo generalnie, no ale dobra, można przyjąć, że ten budynek, który tu jest, to jest do sprzedaży pizzy, no już można tak przyjąć, tak? Że to sprzedajemy w tym budynku, a nie w tej kratce, bo według mnie, no taka sprzedaż w jakiejś kratce, czy jak ktoś z was tam właśnie pisał w jakichś kontenerach, to jest taka dla mnie po prostu żenada, nierealistyczne, to w ogóle, wiecie, jakby cały sens gospodarstwa nam pieprzy. Słuchajcie, jest naprawdę spora szansa, że te 10 milionów zaraz nam przeskoczy, ale jest jeszcze mała szansa, że nie. Ale raczej tak. Raczej na pewno, widzowie, zbliżamy się. Jest 9900 milion, jest 10 milionów. Mamy to, widzowie. Mamy to. 10 milionów euro w jednym odcinku. Dlatego jest to długi odcinek, żeby nie było, że kombinuję. I teraz pytanie, czy lecimy po 12 milionów, które no to już jest raczej pewne, że 12 będzie. Ja jestem w stanie podjąć challenge, ale nie wiem. Nie wiem, czy to się da. Widzowie, mogę tylko spróbować podjąć challenge. No właśnie. Mogę spróbować, słuchajcie, podjąć challenge 15 milionów. I świadom tego, co mówię. 15 milionów według mnie, no patrząc na, no, chociaż już ryzykownie trochę poleciałem, bo już nie mamy wiele rzeczy do sprzedawania, bo już sprzedaliśmy, słuchajcie, lody wszystkie. Pizze już będą na wykończeniu zaraz. Ewentualnie nam trochę chleba zostanie i meble. Ewentualnie jeszcze jakieś pomidorki czy truskawki, tak na zasadzie, wiecie, takiego bym powiedział do koptowania, nie? No i pewnie te cholerne ciasta gdzieś tam wyskoczą z tych piekarni. Ale mimo wszystko uważam, że 15 milionów teoretycznie jest realne, ale to... Też wiecie, ja nie mam presji, to jest odcinek totalnie na luzie. A niech sobie będzie jeden odcinek około 2 godzin, spoko. Nie musimy, słuchajcie, się spinać, żeby odcinki zawsze miały jakąś określoną długość, chociaż zazwyczaj staram się... Ała! Zazwyczaj, słuchajcie, staram się, żeby te odcinki jednak tam do godziny trwały. No w przypadku tej serii nie da się krócej. No jeśli będę nagrywał poradniki, jak coś zrobić i będę to pokazywał, no tu się w 30 minutach spokojnie uwiniemy, no bo to będę wiedział konkretny temat, który chcę wam pokazać, tak? Ale no w momencie, kiedy jednak pokazuję wam cały proces, tak jak w dzisiejszym odcinku, jak zarabiam, za jakiś czas tą pauzę pewnie zrobimy, no bo też nie będę wam rozwoził mebli i pokazywał, no to bez sensu, to będziemy pauzować tutaj pewnie też. Zaraz jak podjedziemy pod chleb, to zrobię pauzę i pokażę wam po prostu, ile jest ze sprzedaży tego całego chleba i tego wszystkiego. To też bez sensu, żebyście się nudzili, ale oczywiście te palety, które gdzieś tam wyjechały z tym mlekiem kolorowym, że tak powiem, czy... butelkowym, zwykłym, jak najbardziej. Chociaż jedna paleta i tak sprzedamy. Sprzedamy naprawdę wszystko, co się w tym czasie wyprodukowało. Wszystkie budynki chcę do zera opróżnić, jeśli chodzi o rzeczy, które oczywiście mamy sprzedać. No i oczywiście, moi drodzy, bardzo, bardzo mocno chciałbym spróbować, jeśli by nam kasy miało brakować, a challenge, to i spróbować sprzedać te pomidory, bo powód jest tylko jeden w zasadzie, tak jak no, pomidorów nie robiliśmy po to, aby one nam jakoś tam zarabiały, prawda, na sprzedaży, pomidory są tylko półskładnikiem, no ale wszędzie jest na fulla tych pomidorów i nie wiem też za bardzo, gdzie miałbym je przechowywać, bo wiecie, no zrobiłem tą wiatę na te meble, przechowywałem. Już w pewnym momencie to się pewnie bym pogubił z tym wszystkim. Jak, wiecie, z czym innym jest silos, w którym no większość jednak tych surowców, powiedzmy, proszkowych masz i tylko wybierasz, co chcesz i jakby to jest inaczej, nie? A czym innym, w ogóle nie wiem, jak z cukrem, ale my cukru chyba, widzowie, nie mamy w ogóle. Zobaczmy do cukrowni tak swoją drogą. Ale cukru bym nie chciał sprzedawać. Poczekajcie, przejrzyjmy to teraz. Zróbmy mały przegląd, tam niech się sprzedaje ta pizza. Fabryka czekolady 0. Dobra, widzicie? Tadam. Niestety. TMR no ma na maksa, mam ustawione dystrybucja, natomiast to nie będzie działało. Przy czym, moi drodzy, no TMR jakby no nieużywany jest, no bo nie mamy krów, także to na razie ja tylko zrobiłem, żeby już było gotowe. Muszę go rozwieźć do obór.
Chociaż to jest taki test zrobiłem, zawiozłem jedzenie do obór i go nie ubywa. No to jest oczywiste, ale w sensie, że się nie popsuło. No tutaj to akurat nie zaglądajmy na razie do szklarń. Mleko butelkowe na szczęście nie ma. Mówię na szczęście, bo już mamy więcej sprzedanych. O, tu jest jeszcze pomidorów sporo do sprzedania w tym foliowym tunelu. No może pomyślimy. Słuchajcie, jeśli dążymy do 15 milionów, a dlaczego chciałbym 15 milionów? Słuchajcie, odpowiedź jest prosta. Bo pewnie około 5 milionów będzie trzeba przeznaczyć na... O, to są lody. No pewnie około 5 milionów będzie trzeba przeznaczyć na te krowy, które trzeba kupić i kury. O, już na szczęście chleba nie mamy dużo. Uff, kamień z serca. Moi drodzy, kamień z serca. Już tego chleba jest mniej jak więcej. I tutaj na szczęście już składników nie mamy. Kamień z serca, widzowie. Dobra, to pizzeria. Pizzę, o, patrzcie jak ładnie. Uff. Uff. Pizze już nam się skończyły. Dobra, czyli tu mamy ostatnią turę z pizzami. Przed nami jeszcze jedna tura z pizzami. A czekajcie, a jak ja bym to zrobił tak, bo ja nie pomyślałem o jednej rzeczy, wiecie co? Może jestem teraz tępy trochę. A teraz mi przyszła taka myśl do głowy. Gdybym ja tu podjechał i wyładował to. Dupa blada. Niestety tak to, widzowie, niestety to tak nie działa. A bardzo może bym chciał, ale... Ale tak to nie działa. No wkurza mnie ten punkt sprzedaży pizzy, powiem wam szczerze. Tu muszę to zmienić w pliku, tylko no nie jestem w stanie teraz w czasie nagrania tego zrobić, żeby... Bo musiał grę wyłączyć, ale zmienię to. Zasięg tego punktu sprzedaży ustawię, nie wiem, na 100. No tu jest pewnie na 20 ustawione i to jest tak niedokładne. Już nie chcę na nowo tego dzyndzyla budować. Może w drugą stronę. Ale nie wydaje mi się, żeby... Też tak mam wrażenie, że właśnie z tamtej strony. Czekajcie, może ja to odwrócić muszę. Czekajcie. Nie chcę, ale muszę. Powiedziałem, że nie chcę, no bo nie chcę, widzowie. No bo się zgadza, że nie chcę. Pizza sell point. W ogóle masakryczny ten budynek, nie? Punkty skupu. Słuchajcie, chciałbym, żeby on był inny. I teraz, słuchajcie, jest zachodzi na inny obiekt. No dobrze. W zasadzie może on sobie stać tak. Spróbujmy. Niech stoi dalej. Tu i tak jest tylko przejazd. Proszę bardzo, zróbmy, żeby nie zachodziło na inny obiekt. Czy to coś zmieni? Widzicie? Nic nie zmieniło. Nic nie zmieniło, żeby w sensie, że to jakaś objętość tego brania, możemy spróbować bardziej od tej... Nie, nic nie zmienia. Będę musiał to zmienić sam. Wiecie? Na przykład z tej strony już jestem za daleko i mi nie bierze. Także to słabo, to tak nie może być. To trzeba naprawić. A z kolei tam na skraju też tej pizzy mi nie bierze. Dobra, zbliżamy się do 11 milionów. Dobra, widzowie, biorę ostatnią paletę pewnie z pizzą. No zobaczcie, widzicie? Ostatnią paletę z pizzą. Robię również pauzę za chwilkę i będziemy się widzieli. Jak już ten, znaczy, no, ostatnią z pizzą wezmę się tym chlebem, zajmę. I tak samo pewnie zrobimy z meblami, bo tych kursów z meblami to tam będzie troszkę. Chociaż one są szybkie, bo tam akurat z meblami to już mam, to wiecie, jakoś tak, kurczę, we krwi, nie? To wożenie mebli. To już jakoś mi tak, wiecie, weszło w moją naturę chyba, no bo tyle, co ja tych mebli, słuchajcie, bo faktycznie posprzedawałem, to chyba w statystykach nie można zobaczyć, prawda? W sensie, że zawsze możemy zobaczyć w statystykach, no nie wiem, sprzedane produkty, tak, czy maszyny, czy cokolwiek, ale no nie zobaczymy raczej, słuchajcie, ile danych produktów, nie, na czym. Tak samo troszkę mi brakuje tam z tymi oborami możliwości ustawiania, bo ja na przykład bym chciał, żeby mleko się automatycznie dostarczało do na przykład piekarni. No tu słyszycie, ktoś gada, no bo tutaj w tym miejscu stał ten supermarket, właśnie my tutaj stoimy, gdzie stał supermarket i dlatego słyszycie takie kasowanie jak przy kasie i jakieś gadanie, no bo tutaj normalnie supermarket, my go zasypaliśmy, słuchajcie, ziemią, a reszta, co tam wystawała tego supermarketu, to jest zasłonięta. O, tutaj chyba regał widać. Pizzeria przykrywa, ale ten kawałek już olałem, bo nic z tym nie zrobimy. Ewentualnie można to czymś tam jeszcze zakryć. Żywopłotem może. Zobaczymy.
Jery, znowu te ciasta, serio widzowie, naprawdę? Ej, nie, słuchajcie, ja... I znowu ciasta wyjeżdżają, a ja na te ciasta już patrzeć nie mogę, nie? Naprawdę, widzowie, powiem wam tak, dobra, pierdzielę, nie robię pauzy. Ja muszę dla odstresowania pomidorki i truskawki jedne sprzedać. Przysięgam wam z ręką na sercu, że muszę się odstresować, bo już na te ciasta patrzeć nie mogę. Aż mi ciśnienie skoczyło i mówię oczywiście to z uśmiechem na ustach, ale sami rozumiecie, że no te ciasta, no wyglądają pysznie te torty, no zjadłbym, no wszamałbym takiego. To nie jest, że ja nie lubię. Wyglądają bardzo pysznie, tylko wiecie, no. Chociaż fakt, że po tym sell pointcie tutaj do pizzy, to też mam trochę już pizzy dosyć, nie? Bo to jest inna sprawa. Widzicie, to takie jest troszkę niedopracowane, więc to na pewno będzie trzeba zmienić. Ja sobie zanotuję to, że pizza sell point. Widzicie, wszystko będziemy zmieniać. Oraz te. Oraz te ciasta. Realne. Nie, ale to chyba, że jest jeszcze. No ja mogę zobaczyć, wiecie, poza odcinkiem. Bo i tak bym musiał. Znaczy nie, no mógłbym to z wami zrobić, ale już nie chcę tak aż przedłużać. Wejść w te tam dodatki, które są tutaj w farmingu i zobaczyć, czy jest jakiś budynek do sprzedaży pizzy, bo no nie podoba mi się ten sell point. Mogę go oczywiście edytować i pewnie to zrobię, ale mówię, no możemy zrobić tak, jak ja go edytuję, to możemy przyjąć, że ten budynek, który tu stoi, to jest po prostu miejsce do sprzedaży pizzy. To jest taka pizzeria, że tam robią pizzę, a to jest pizzeria, w której mogą usiąść ludzie i zjeść tą pizzę. No tak możemy odgrywać w ramach RP. Czyli wtedy wiecie, to jeszcze takie RP kurcze w farmingu, nie? Że możemy tak przyjąć, no bo to jeszcze do siebie pasuje. Że wtedy ten rozładunek rzekomo jest tam do tej, że tam nie wiem, ktoś wychodzi, jakiś kucharz kurcze i rozładowuje, nie? Że udaje, że robi pizzę, a kupuje od nas. O, że do konkurencji, słuchajcie, pizzę zawozimy. Tak możemy zrobić. Uff, dobra, pizzę zawiezione. To słuchajcie, widzowie, na odstresowanie jedne pomidorki sobie zawieziemy, nie? Z foliowego tunelu, bo może żeby mi się już tutaj nie przewidziały. Jedźmy naokoło. Znaczy do pomidorków to nie jest naokoło, to jest na skróty. Ale jedźmy tędy. Zobaczcie, jak tu ładnie mam porobione wszystko. Aż tu czeka, tam czeka, słuchajcie, burak cukrowy na zebranie. Nie wiem, czy on już urósł. Ale buraki cukrowe tam czekają. I teraz tak, a tutaj możemy zbiór zrobić. A co? Tu chyba w ogóle jeszcze zbiorów nie robiłem. No to lecimy. Już nieważne, czy pomidory, czy truskawki. Jak leci. Jak to mówiliśmy, słuchajcie, co się nawinie, to do bigosu. To już nawet nie dla kasy w tej chwili, a bardziej tak wiecie. Chociaż chyba wszędzie pomidory mi wyskakują. Bo możliwe, że tak miałem poustawiane. Ja powiem wam tak, muszę sobie podpisać te szklarnie, tylko to jest trochę ciężko się połapać. O, tu chyba truskawki wyskoczyły. Bo mam plan taki, żeby w jednej szklarni, znaczy w tym momencie folii, wiadomo, no ale załóżmy, że to jest szklarnia, no wiecie o co chodzi, nie? Żeby, słuchajcie, w jednej szklarni był jeden rodzaj. Ja nie chcę robić w jednej szklarni typu truskawek, pomidorów i sałaty. Chciałbym to jakoś tak sobie posegregować. Żeby na przykład sałata była w jednej z ostatnich szklarni, tam bym zajrzał raz na jakiś czas. Zresztą nawet nie wiem, czy ta sałata jest mi do czegoś potrzebna. Znaczy ja bardzo lubię Aha! Oj, to się nazywał manewr kubicy. No ładnie. Ja bardzo lubię, widzowie, sałatę, nie mówię, że nie, no bardzo lubię sałatę i nic do niej nie mam, tylko tak jak mówimy, no te rzeczy, i widzicie, to jest kolejny bug tego typu, że w tej sytuacji, to już się chyba nie sprzedaje, to już się nam nie sprzeda raczej, wiecie co trzeba zrobić, tak, odpiąć pasy i wtedy to się samo opróżni.
Ile mamy? No zbliżamy się do 11. Nie wiem, ile dostaliśmy, nawet nie chcę patrzeć. No za jakieś grosze zapewne, no. Tak na raty sprzedawaliśmy, to nie wiemy. Dobrze, widzowie, no to cóż, ja sobie jeszcze dostarczę te chleby do końca. Troszkę ich mam do dostarczenia, pewnie to będzie z 5 kursów, więc już tutaj myślę, że to możemy... O, tam się lody nam jeszcze wyprodukowały. No nie, te nieszczęśliwe, moje ulubione, widzowie, zobaczcie. Moje... I nie mówcie mi, że tu jeszcze jakieś ciasta wyskoczą, bo to jest naprawdę niekończąca się opowieść. To jest może błąd jakiś... Bo nie chce mi się wierzyć, żeby tak szybko się te ciasta w tym produkowały. Może chleb na... Nie mówcie, że jeszcze mi jedno ciasto wyskoczy zaraz. A nie, już raczej nic nie wyskoczy, bo to już powinno wyskakiwać. Już raczej nic nie wyskoczy. Oby to już były ostatnie kursy. Oby to, widzowie, były ostatnie kursy, bo już powoli mam dosyć, nie? Jakby sprzedając meble, tak nie miałem dosyć. Zobaczcie, chleba mamy jeszcze tak. Tu mamy 3 kursy z chlebem. 4, 5. Z 5 kursów jak nic jeszcze przed nami. Z samym chlebem, a tutaj jeszcze nam ciasta powyskakiwały. Może będę to po kolei po prostu robił według danej piekarni, żeby już było szybciej. Tylko to ciasto mi, kurczę, przeszkadza. Chciałem tam chleb zawieźć. Nie tam jakieś ciasta. Kurde, chyba... No nie wiem, czy to da się... No, bym wypakował. Ale to i tak mi ciasto zapakuje przecież. Dobra tam. Okej, widzowie. No to zróbmy jakąś tam chwilę takiej pauzy. Zobaczcie, jakie ładne chlebki. O! Wypieki, widzowie. Wypieki. Zobaczcie, jakie ładne wypieki. Nie da się jakoś tak... No dobra, no to chyba całkiem ładnie to by wyglądało. O, takie wypieki. Dobra, słuchajcie, jadę... Oj, jadę to zawieść jeszcze z wami, później sobie spauzujemy, bo tu widzę, że mam jeszcze tak policzyłem z dobre 5 kursów przede mną. Oby się nie okazało, że więcej. Później pozbieramy jakieś tam już takie totalne zrzutki, typu jakieś, nie wiem, mleko... Jedną paletę mleka, jedną paletę masła, już takie totalne zrzutki, żeby to też zwieść. Ale to zobaczymy. No i myślę, o, bo tu jest, no tak, jest po palecie. Bo już się zdążyło wyprodukować. No i oczywiście meble zawiozę. Także jest duże prawdopodobieństwo na 15 milionów, ale jeszcze nie mów hop, póki nie przeskoczysz. Bo to jeszcze sporo przed nami. A z mojego doświadczenia wynika, że na samych meblach to tak góra 2 miliony zazwyczaj zarabiałem. Tak mi się wydaje. Więc jeszcze do 15 by sporo brakowało. A dobra, sru, pokażę wam to, no bo też nie chcę, żeby było, że nie wiem, jakoś sobie dziwnym trafem tu kasę, bo ktoś powie, że sobie kasę dodałem. Nie, 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 widzowie, nie, bez takich. Tamten, te parę kursów to może już wam i faktycznie szybko zrobię. Tak jak mówiłem, jak ktoś będzie chciał, to sobie po prostu odcinek za trzyma. Tylko jakoś dziwnie w tej piekarni szybko jest produkcja. Coś tu jest spieprzone. Wiem, że mam na pewno parę rzeczy do poprawki i to chcę zrobić, sobie notuję, więc też szybkość produkcji i z tymi ciastami przede wszystkim ile ich na palecie, bo to też coś tu mi nie gra. No, znaczy, że chleb wyskakuje, to rozumiem, tak? Słuchajcie, ja rozumiem, że wyskakuje chleb, no bo jego jest zapas. Więc okej, chleby wyskakują, tylko co nagle, skąd te ciasta się biorą, skoro tam było, że... Aha. Dobra. Mój błąd, widzowie, to nie jest, że jest coś nie tak. Wszystko jest jak najbardziej tak. Tylko jeśli na przykład było napisane, że jest 1000 litrów ciasta, ja znowu jakby tak przeliczam, że 1000 litrów to jest jedna paleta, a tutaj 1000 litrów to są w sumie 2,5 palety. Rozumiecie, nie? Chleb jest na przykład pakowany po 1000 litrów, chyba tak mi się wydaje, przeczytajmy zaraz. Widzicie? No, mamy 3 palety, według tego tak, czyli 37 palet mamy z chlebem i w palecie chleba wychodzi 1000 litrów. Zgadza się, widzowie. A znowu mamy 3 palety z ciastem, no będzie trzeba zmienić, jeżeli tak się da, nie wiem czy to się da ustawić. Ale dla mnie to 1000 litrów musi być. Żeby była prosta kalkulacja. Już nie oczekuję więcej, ale choć... 1000, bo jeżeli każda paleta wszystkiego tak naprawdę ma 1000 litrów,
No to tak samo powinno być z ciastem. Tam coś jest popierniczone. Ewidentnie jest coś popierniczone, moi drodzy. I to komplikuje przez to sprawę, bo przez to nam zabiera, zobaczcie, przez to nam się pojawiają palety, które jakby blokują miejsce na ciężarówce, a samo znowu ważenie tego ciasta, no sami widzieliście, jakie jest męczące. 187 tysięcy za chleb właściwie zarobiliśmy, no całkiem spoko. Nie jest to może jakiś super, wiecie, mega giga odjechany biznes na tym chlebie, ale sam on też tani nie jest. Na pewno bardziej się on opłaca niż sprzedaż na przykład mleka samego. Widzicie, znowu tutaj nam wyskoczyły ciasta, dlatego że ich jest tak strasznie mało na tej palecie i gdyby tych ciast było 1000 litrów, to by wtedy wyskakiwała jedna paleta, a nie dwie, czy tam trzy w zasadzie. Bo to prawie to są trzy palety. Ale to już wyjeździliśmy, nie? Nieźle wyjeżdżone. Tak jeżdżę w kółko. Kolejny wyjeździłem. Widzicie? I same tego ciasta nam gównianego wyskakuje. Znaczy, no nie gównianego, bo bardzo ładne to ciasto, tylko że ja już mam go na dzisiaj dosyć. Bym bardziej chciał chleby, słuchajcie, po... Kompromisowo podjedziemy na środek i tu będziemy pakowali. Widzicie, bo takie jeżdżenie też nie ma większego sensu. Co, znowu... Znaczy, już się śmieję, bo jestem zły, nie? Jestem zły, że mi te ciasta cały czas wyskakują. Ja najchętniej, słuchajcie, naprawdę to od razu zmienił, bo to, no znowu ciasto, bo to już, ja już nie mogę patrzeć na te ciasta. Dobra, no mogę challenge'u, nie no, muszę ten challenge dotrzymać, widzowie, muszę. Obiecałem, że próbujemy do 15 milionów. Czy się uda 15 milionów ze sprzedaży? Czy się nie uda? No to skoro robię challenge, no to nie mogę go przerwać, bo mnie ciasta denerwują. Z drugiej strony, w każdym challenge'u pojawia się coś, że człowieka denerwuje, no ale kudźwa, czemu mi 4 palety, 5 palet wyskoczyło z ciastami? Jak chcę chleb sprzedawać? Serio, naprawdę, zobaczmy, ciasto. Patrzcie, widzowie. Ciasto 49, no to teraz na pewno nie wyskoczy. 53, 300, no to tu już niestety za chwilę następna paleta wyskoczy. 69, nie powinna. 145, nie powinna. 300, zobaczyliśmy, że nie, dobra, no to tylko jeszcze jedna paleta może nam gdzieś wyskoczyć. Jak się pospieszę dobrze, to jest szansa, że tylko jedna paleta mi z tych wszystkich wyskoczy i tylko załatwimy chleby, a już jak widać, o, to tam nawet chyba już wyskoczyła, gdzie miała wyskoczyć. Czyli na razie, słuchajcie, na razie, widzowie, ciasto nam nie grozi. Powinniśmy zebrać resztę chlebów, czyli trochę źle chyba policzyłem te kursy, bo nie wiem, jakoś tak szybciej tego chleba ubyło. Jeszcze zostaną nam tutaj te mleka. Cukru sprzedawać bym raczej nie chciał. Ej, Juken, co ty robisz? Ty gałganie, gagatku jeden, niemyty rolniku. Kurde, rolniku, drwalu i nie wiadomo, piekarzu. Stałem się teraz chyba piekarzem, cukiernikiem, nie wiem, już wszystkim tak naprawdę. Dobra. Fajnie, fajnie. Chociaż plus jest taki, wiadomo, no robimy to, chociaż to jest takie w kółko jeżdżenie, ale no to się jakoś tam opłaca. I też pamiętajcie, że motywacja jest spora, bo trzeba kupić krowy. Ale zrobię też inny myk, widzowie. Nie kupię... Bo ja te obory też, nie wiem, czy w końcu one są na 500 krów? Były? Nie wiem, jak z tymi kurczakami, bo ja nie chcę, słuchajcie, chyba kupować tylu krów. Nie wiem, czy po 100 nie kupię, będą mniej jadły. W sensie, że wiecie, będzie jakby mniejszy problem automatycznie. Już to tutaj opróżnijmy może na końcu. Mam nadzieję, że ja dobrze liczę, że już mi teraz nie powinno żadne ciasto nigdzie wyskoczyć. Przynajmniej nie wyskoczyło, nie? Na razie same chleby są. Tam jest jedno, które wyskoczyło, no to już teoretycznie więcej nie powinno ciasta wyskoczyć. Według mojej kalkulacji, bo jeśli by tu mi teraz... Aha, już jest koniec chleba. Łe, widzowie, to już mamy koniec. Już mamy opróżnione wszystko. Tutaj jeden, jakby było możliwość, to by było więcej, czyli tylko tutaj ewentualnie coś wyskoczy i mamy opróżnione do zera, tak? Zgadza się? Uff, zobaczcie, jak ładnie, widzowie. Tylko tu nam chlebki zostały. Już teraz żadne ciasto nam nie wyskoczy. No, jestem wręcz pewien. Co, już wszystko? Aby na pewno? No w końcu, widzowie, udało się. Dobra, udało się opróżnić. Czyli co nam jeszcze zostało? Przejrzyjmy. Wiadomo, ewentualne truskawki nam zostały.
No i drewno, wiadomo. Drewno to jest oczywiste. Pomidory. Na razie nadwyżki pomidorów. A jest jeszcze w jakimś fotelu. Znowu chciałem powiedzieć fotelu. No dobra, to pomidory będzie trzeba jeszcze trochę sprzedać. To sprzedamy jeszcze troszkę pomidorów, moi drodzy. Zapnijmy pasy. O nie, ciasto wyskoczyło. Przejedźmy tutaj. Tak jedziemy wszystko, słuchajcie, do marketu, to nie ma to większego znaczenia, że chleb z truskawkami może być i z pomidorami dostarczany. Nie gryzie się to, widzowie, nie gryzie się to. Patrzcie, jaki mamy... Ja pierdzielę. Sprzedaję, ale no akurat ta tekstura tutaj ciężko jest... Znaczy nie chcę być jakiś chamski, widzowie, nie? Ale ciężko jest mi powiedzieć, żeby ta tekstura była w jakikolwiek sposób 3D. To wygląda po prostu tak, jakby na tą paletę ktoś nakleił 2D plakat. I to jeszcze bardzo słabej jakości. Naprawdę. Tutaj się mogli trochę z tymi truskawkami bardziej postarać. Tym bardziej, że mają, no nie wiem, samochody bardzo ładnie zrobione, budynki. Tutaj nie ma tak, że to jest niedopracowane. Naprawdę ładnie. Pomidory nie są tu przyjmowane. Przecież kuźwa sprzedawałem tu pomidory. Ty, co ty mi tu? Tak nie są, a przyjmują, nie? Zobaczcie, nie są przyjmowane. Coś tu się... Nie są, a są. A coś tu się skopało, zobaczcie, widzowie. Paleta się jakoś, nie wiem, z pomidorami. O. Widzicie, ta tekstura bardzo, bardzo biedna. 1500? No dobra, słuchajcie, no to tak. Jak do tych 13 milionów bym dojechał. No dobra, mogę, słuchajcie, zaryzykować dla widza. I zróbmy taki manewr. Przejedźmy jeszcze raz, pozbierajmy, co się da. Już warzyw oczywiście żadnych nie będziemy się bawili, bo to... sensu nie ma. Słuchajcie, jestem gotów zaryzykować ten challenge, ale to jest 3 miliony do zarobienia i to się może nie udać na samych meblach. Dalej nie mamy już po co jechać, nie? Bo tam oczywiście ciasta, nie? Kudziwa ciasta. Widzowie, ciasta. Czy wy to rozumiecie? Ciasta. Już nie będę wam pokazywał, musicie mi uwierzyć na słowo. Że tam wywaliło ciasta. Czy coś jest nie tak z tymi ciastami? Chyba, że to tak szybko po prostu, no tak, w sumie odcinek trwa prawie dwie godziny, no to też nie ma się co dziwić, że mi produkują. Wiecie, o co chodzi, że jakby... To będzie zbiorowe po prostu dostarczanie wszystkiego wszędzie, nie? Zaczynając od mleka jednego, po drugie mleko. O, zobaczcie, dwie palety z mlekiem, 16 tysięcy, czyli 8 tysięcy dostaliśmy za jedną paletę, za 1000 litrów mleka, takiego butelkowanego. A to mleko do produkcji nie potrzebuje, słuchajcie, niczego poza mlekiem. Czy to nie jest, widzowie, piękne w tym momencie? Że to mleko, o, tu dostaliśmy, aha, bo to na raty jakoś ściągało, dlatego inna kwota. Czy to nie jest piękne? Normalnie byśmy mleko sprzedawali tam za max 3000, gdzie wątpię, czy byśmy tyle dostali, ale załóżmy. A tak za 8000 sprzedajemy paletę mleka. Tu już raczej mamy naprawdę wszystko posprzedawane, ale mogę sobie jeszcze przelecieć, zanim pójdziemy do mebli. Tylko no mebli, wiecie, jakby, no ja nie mam takiej sytuacji, jak miałem ostatnio, bo... moi drodzy, no nie ma takiej sytuacji z meblami. Dlatego, że ja nie mam ich odłożonych w tej hali, ale widzę, że tu wszędzie jest porządek. Dobra, wiem mniej więcej, co mam zmienić, a czekajcie, czy lody jeszcze nie były... Nie. Nie, lody nie. Dobra, pizzę. Okej, okay. Czyli mamy wszystko, tylko kwestia... Ale to oczywiście nie tym manikiem. No, otwieraj się. I zamykaj się.
Zapraszam was, kochani, do tej strefy, w której spędziliśmy dość dużo czasu w mojej serii. Natomiast, o, jak to ładnie teraz wygląda ta pizzeria z daleka. I te hale, jeszcze się tak nie przyglądałem. Pięknie. Tutaj ostatecznie drzewa wyciąłem, ale też będę jeszcze dbał, jak to zrobić, bo zrobiliśmy taką halę na różne sprzęty. Też się później zobaczy. Aha, kupiłem ciągnik jeszcze jeden. Że w sumie to już tych ciągników to już mam, zobaczcie, jeden. To chyba widzieliście, nie? Przy oraniu pola. Potem kupiłem, nie, tego kupiłem do orania, ten już nie pamiętam. W każdym razie ten jest do tworzenia pól do orania, takiego na gąsienicy kupiłem. Spoko, a ten był już też nie wiem do czego. A już się gubię do czego, nieważne. Słuchajcie, w każdym razie no, na pewno do czegoś, no na pewno, słuchajcie, u mnie sprzęty się nie marnują, nie? To u mnie tak nie jest. I zobaczcie, tu jest pusto, widzowie. A tutaj, aha, tam stoi wózek widłowy, dobra, bo myślałem, że mi ktoś wózek widłowy ukradł. Byłem wręcz przekonany, moi drodzy, że zaparkowałem nim pod tą wiatą, a wózek widłowy stoi sobie niewinnie z boku. Jeśli chodzi o czynność, słuchajcie, z meblami, ja już to tak mam jakby też obcykane i to mi już tak idzie, wiecie, tutaj sprawnie, nieskromnie mówiąc, że się o to nie martwię. Tu zobaczcie, jak to ładnie ta brama wygląda. No, na początku był inny wyjazd, teraz jest to jednak ogrodzone. Myślę, że dobrze, że tak zrobiliśmy. Myślę, widzowie, że dobrze. Nie ma co się szczypać. Nie ma co się szczypać. Na razie robię pierwszą zawsze rundkę taką objazdową, żeby jeżeli już jest na czerwono zapchany magazyn, że już nie mogą przetrzymywać, no to wiadomo, że robię rundkę objazdową, żeby chociaż po te parę palet wziąć. Żeby mogli produkować meble, tak? Żeby nie mieć produkcji przyblokowanej. A później to już tam sobie się skupiam na jakimś jednym konkretnym zakładzie i ładujemy. I to wtedy idzie szybko. Aczkolwiek, ile tu my mamy litrów? Widzowie, 40 tysięcy litrów mebli mamy w jednym transporcie. Uważam, że spoko, jakby to ładnie oczywiście zapakowało. Tutaj takie latarnie na środku też wybudowałem, bo tak jakby ta latarnia mi w niczym nie przeszkadza, a też ładnie oświetla. Jest, słuchajcie, maj, więc jeszcze cena za te deski, znaczy za meble nie jest jakaś kosmiczna, no ale też nie, tak jak mówiłem, no sprzedajemy w czasie, w którym no cudów nie zrobimy, tak? Ale przez to, że ta cena tu nie jest szczytowa, no to raczej nie uda nam się na samych meblach dojechać do... Raczej, widzowie, na samych meblach nam się nie uda do 15 milionów dojechać. To jest jeszcze 3 miliony do zrobienia, nie? Mamy 12... Praktycznie do 15, no to może być ciężko. Może być ciężko, moi drodzy. Bo zapasów nie robiłem, jakby ta produkcja nie schodziła. No coś, jeszcze coś bym mógł sprzedać, tak naprawdę nie mam już czego sprzedać. No przecież wiadomo, że maszyn nie będziemy sprzedawali, bo to byłoby troszkę oszukiwanie. Mowa jest w odcinku o sprzedawaniu no tego, co nasze fabryki bądź zakłady produkowały, produkują. I tu już więcej możliwości nie mamy. Możemy sprzedać deski startaku. Bo to możemy sprzedać, chociaż my je używamy tak naprawdę do produkcji mebli. No chyba, że tam jest jakaś nadwyżka tych desek, no bo chyba wszystkie cieśle mają napchane desek, to oczywiście... To też jakby jest zasłużona praca, no bo po coś te drewno ciąłem. Możemy sprzedać deski startaków, oczywiście. Ale tak szczerze, no nie, no deski na paletach byśmy jechali sprzedać. Tylko za deski byśmy chyba za dużo nie dostali, a poza tym, żebym sprzedał deski, to musiałbym jechać do tartaku tego tam do góry, pod lasem, nie? Żeby móc w ogóle deski sprzedać. Czekajcie, sobie tu lepiej wjadę. Także tak średnio mi się... Aha, tutaj coś mi z kwiatkami, widzę, nie wyszło. To może to jest dobry powód, żeby to poprawić. Wiecie, czasem coś robię tak na szybko i też mi nie do końca to... Wszystko zaskoczy. Czasem mi się zdarzy coś tutaj spierdzielić, tak jak właśnie tu, ale... Miałem takie kwiatki, bo chciałem, żeby było kolorowo, żeby nie była sataka, tylko trawa. Żeby było kolorowo. Więc myślę, widzowie, że jest całkiem spoko. No tutaj już by sobie mogła być trawa jak najbardziej. Widzicie, zmiany.
żywopłot ładnie zrobiony, ale myślę, że jest spoko, nie? Myślę, że tak powinno być. Jest gitarka. Naprawdę ładnie to wygląda. Jestem widzowie z siebie zadowolony. No nie powiecie, że to nie wygląda ładnie. Ta brama, tam dalej, później te hale. Znaczy te hale. No, hale wygląda jak hale, ale oczywiście to są obory, nie? Dla naszych krówek, króweczek, krówuń. Słuchajcie, tu 200 tysięcy. Oj, to my maksymalnie 13 milionów z tego będziemy mieli. Maksymalnie. No nic. No założenie, słuchajcie, było, żeby inaczej. Zaczynałem odcinek. Ja nie wiem, właściwie teraz tak jakoś się zacząłem spinać. Widzowie, to nie ma sensu. Sprzedam te meble, ile będzie, tyle będzie. Przecież challenge polegał na tym, że miało być 10 milionów. Ja to jestem taki, widzicie, czasem ambicja mnie ponosi, nie? I tu możecie mnie śmiało za to skrytykować. Oczywiście ambicja jest ważną cechą, ale czasami no to w tym przypadku jest ewidentnie przesadzone, nie? Bo słuchajcie, czymś innym jest, jakby inaczej, cel został spełniony. Pierwsza wersja była powiedziana, że jeżeli jest 10 milionów, to robię haciendę. Więc tu już mogę wam powiedzieć, w następnym odcinku to będzie, bo cel został spełniony, challenge został zaliczony. Później mówiłem, dobra, spróbujmy wyższą poprzeczkę, 12 milionów. Zostało spełnione, ale skoro dwa challenge spełniłem, to ja się jeszcze tutaj spinam, kombinuję. Znaczy to oczywiście spinam, to jest może złe słowo, nie? Widzicie, że odcinek jest na luzie, ale już tu kombinuję, jak to zrobić, żeby było te 15 milionów. Ale z drugiej strony, po co, skoro dwa challenge zostały spełnione, nie? Będziemy mieli pewnie około 13 milionów. Więc ja wiem, czy jest sens się spinać za 2 miliony, jeździć jak debili, sprzedawać, nie wiem, pomidory, truskawki, bo tylko to mi zostanie. I potem się może i tak okazać, że tych 15 milionów nie wyciągniemy, bo wątpię, żebyśmy na pomidorach i truskawkach tyle dobili. Mimo, że mamy ich naprawdę sporo, no to bez przesady. Jest nie unreal. Więc może lepiej po prostu dać sobie fory i powiedzieć, dobra, challenge 10 milionów spełniony, spoko, zapowiadam, widzowie, w następnym odcinku jak najbardziej będziemy haciendę budowali, podkreślam, że będzie hacienda. Krówki kupię już poza odcinkiem, więc nie zdziwcie się, oczywiście od razu mówię, nie, że w następnym odcinku, jak zaczniemy odcinek, to tam nie wiem, jak teraz będzie 13 milionów, no to pewnie będzie grubo poniżej 10, ale to nie ma znaczenia, czy będzie poniżej 10, tyle ile będzie, tyle będziemy wykorzystywali w celu fajnej haciendy, czyli ewentualnego rzeźbienia terenu, ogrodzenia, fajnego ogrodzenia, może jakiegoś muru fajnego, tak żeby to jak w zamku było. Kilku budynków, bo będę chciał tam kilka budynków. One bardziej będą formę ozdobną przyjmowały. Jakieś ławeczki, wiecie, takie bajery, jakaś studnia. Tak bardziej wszystko będzie pełniło funkcję ozdobną. Garaże, w których będą stały samochody. Ale to już raczej, znaczy na pewno nie będą takie hale, jak na przykład tutaj mamy do sprzętu rolniczego. To będą jakieś fajne garaże, bo samochody w nich też będą bardzo fajne, ale to dopiero zobaczycie w następnym odcinku. No zobaczymy. Rośliny wodne mam pościągane. Ja powiem wam szczerze, jak skończę nagrać ten odcinek, a za chwilkę go właśnie skończymy, jak dowiozę te meble i tak myślę, że tym akcentem wtedy skończymy. Ja sobie wejdę jeszcze w te dodatki, różne budynki, zobaczę, jakie można budować i też oczywiście chcę zobaczyć, czy jest coś do pizzerii, chociaż tą pizzerię to tak jak mówiłem, możemy odegrać, ja tylko muszę przerobić tego moda, żeby on, kurczę, działał jak trzeba, bo tutaj jest nieryn. Także to jest jedyny mój cel taki, jaki chcę zrobić, natomiast zdecydowanie, moi drodzy, zdecydowanie jakieś budynki, może jeszcze takie właśnie pod haciendę typowo, nie jakby takie gospodarcze, wiecie, bo tu jakby no budynki gospodarcze, no to już mamy, tak, w strefach gospodarczych. Tam ma być tylko takie miejsce, nie wiem, domu marzeń, typu domu nad rzeczką. W tym przypadku nie ma rzeczki, to jest stawek, tak, czy tam nad jeziorkiem, no jak zwał, tak zwał. Niestety nie mam możliwości ingerowania w to jeziorko, w sensie w jego kształt, bo tam jest, widzę, woda naniesiona jako tekstura. To nie jest tak, że wykopiesz dziurę i woda nasiąka. Jest ogromny minus dla farminga, że tego nie dopracowali, bo w City Skylines zostało, przecież masz bez problemu poziom wody, kopiesz dziurę, masz wodę, a tutaj nagle tej wody, kurczę, nie ma, nie? Że to jest suchar totalny.
No ale cóż, to farming ma wiele tutaj niedoskonałości, przynajmniej będę miał challenge, żeby jakoś wykorzystać to, co dają, żeby zrobić fajnie. Jak widzicie, sam farming w wielu rzeczach jest niedopracowany, ale ja i tak byłem w stanie tu fajnie ten biznes, myślę, że rozkręcić, nasze gospodarstwo fajnie się rozwinęło i zaczynając no już prawie miesiąc temu, myślę, że idzie mi całkiem nieźle, więc będę chciał te rzeczy, które gdzieś powiedzmy rozgryzłem, będę chciał się z ludźmi dzielić tym w formie jakichś tam poradników, które będę oczywiście nagrywał wtedy na nowej mapie. Czy oczywiście na totalnie nowej? Wiecie co, no ja już mniej więcej podstawy chwyciłem, jak się szybko rozwinąć, więc myślę, że byłbym w stanie na nowej mapie to też chwycić. Jeśli przykładowo miałbym zaczynać znowu z drzewami, nie mając własnego sprzętu, no to pamiętajcie, że jeśli bym, no myślę, że wynajmując sprzęt, słuchajcie, nie potrzebowałbym tak naprawdę jakby własnych pól wtedy. Znaczy, no teoretycznie bym potrzebował, żeby drzewa posadzić, no ale jedno mógłbym kupić, nie? Tylko wtedy byłby problem, bo znowu zaczynalibyśmy od tej samej historii, że musielibyśmy zaczynać od sprzedaży drewna do... Chociaż nie, jakbym ściął trochę drzew, to mógłbym wtedy własny tartak wybudować, on już by przerabiał te na deski. Później obok tartaku wybudowałbym cieśle, który by produkował meble. Więc idąc tym tropem, wcale nie musiałbym kupować istniejących budynków, tylko wystarczyłby kawałek właśnie własnej ziemi, którą musiałbym kupić. Czyli no, wtedy bym gotów wziąć kredyt, nie, na tą inwestycję. Dobra, moi drodzy, ostatnia sprzedaż dzisiejszego dnia, bo mi się, powiem szczerze, nie chcę już dłużej siedzieć jak ponad 2 godziny. Tobie, drogi widzu, pewnie też, no bo ile możesz oglądać. Chciałem wam po prostu zrobić coś na zasadzie, kto chce, to sobie przewinie, a pokażę wam, jak się dorobiłem. No prawie 13,5 miliona, niecałe. Jak zaczniemy pewnie następny odcinek po zakupie krów, może nie zdziwcie się, jak mi zostanie, nie wiem, 400-500 tysięcy. Może też tak być, chociaż nie chcę tak dużo krów kupować. Ale zobaczymy. Zobaczymy, widzowie. No nic, dziękuję za oglądanie. Będzie mi bardzo miło, jak zostawisz, drogi widzu, łapkę w górę, komentarz pod filmem. Będzie mi naprawdę bardzo miło. No i kimkolwiek jesteś, uśmiechnij się. Do następnego odcinka. Trzymaj się, cześć.